Witamy, witamy. Z Sylwestrem Ubą porozmawiamy o socjalizmie i liberalizmie. Na pewno ktoś zwrócił już uwagę na dysproporcje naszych podpisów. Ja mam ustawione doktor Piotr Napierała, dlatego że tak się kanał nazywa, tylko żeby nie było wątpliwości, tak? Każdy ja już o tym wiem. Po swojemu, tak, ale ci co oglądają. Ale wiesz, ale jest trochę, czy to jest manifestacja socjalizmu już, że wpisałeś Sylwek, czy to jeszcze nie jest manifestacja socjalizmu? Nie, ośmieliłem się szczerze mówiąc tym, że już wielu osób tak u ciebie robiło i stwierdziłem, że jak oni zrobili, to ja też. Nie, ale rzeczywiście no. Lubię. No nie lubię formalizmu, nie? To jest takie właśnie jeszcze zdrobnienie wolę, tak, nie? No ja dałem tak nazwę kanału, żeby zwrócono uwagę, wiesz? To był zabieg czysto marketingowy. No, ale nie, ja wiem, tak. W każdym razie, Sylwestrze, słuchaj, ty jesteś po filozofii, prawda? Na Uniwersytecie Gdańskim. I teraz jest taki stereotyp, że wszyscy filozofowie są socjalistami. Co ty na to? Bo wiesz, bo historycy to tam różnie. Historycy są często prawakami, ale jest przesąd, że filozofowie i antropolodzy zostają socjalistami. No jakoś tak, ale nie, jak za moich czasów to było tak jakoś tak trochę 50-50, bo wszędzie też było silne takie skrzydło prawicowe. I takie lewicowe, takie skrajności. Nie? Wiem, że też w tej Republice Weimarskiej w Niemczech było tak, że część filozofów to byli komuchy, a część to faszyści. Nie? I też taka właśnie, nie wiem. Czyli raczej sam radykalizm, niekoniecznie... Radykalny, tak. Ale... Tak. Nie, ale to tak się śmieje. Nie? Chyba to się teraz powoli zmienia, nie? Że te postulaty lewicowe już mniej śmierdzą od czasów komuny. I może młodsi po prostu ten... Młodsi filozofujący. Tak, no. Wiem, powiem, że krytyka polityczna też tam zakłada swoje kółka czasem, nie? I tam działają, nie? Jakoś. Ale nie wiem, wiesz, w jakiej skali też to wygląda. A nie? Jakie postulaty twoim zdaniem mniej odrzucają w tej chwili? I... No wiesz, w ogóle to, że się mówi o prawach pracowniczych, nie? Że to są już takie tematy... że rzeczywiście tym pracownikom coś się należy, nie? Że jak się domagają podwyżki, to może nie są roszczeniowi, że którym się w dupach poprzewracało, wiesz, już nie ma takiej narracji, co nie? Myślę, że... No w ogóle Polsce tak patrzę, no. Taki był kult zapieprzania i nie kłócenia się z pracodawcą, to prawda. Tak. Ja to widzę trochę po sobie, bo ja jestem, wiesz, w sensie, że widzę, że ci młodsi, wiesz, koledzy, koleżanki są bardziej tacy ośmieleni, że tak powiem, nie? Tak. A ja jeszcze taki byłem roszczeniowi są, tak. Tak. No i wiesz, no i co, no przecież pamiętasz tą imbę całą, jak było z Matczakiem i Zandbergiem, nie? Że Matczak tam mówił, że 16 godzin trzeba pracować, żeby osiągnąć sukces, nie? I tam wiesz. No i Zandberg, że wiesz, że to jest kult zapieprzania, nie? Tam. Było to, nie wiem, czy pamiętasz. No to jest kult zapieprzania. Ja jestem akurat z tych liberałów, którzy doceniają socjalistów właśnie w tej wersji klasycznej, czyli żeby właśnie dbać o te prawa pracownicze, dlatego że w ogóle jest cała masa konserwatystów, którzy mówią na sobie, ja jestem liberał, a tak naprawdę jakby ich spytać, to nie są we wszystkim konserwą, nawet zamordystą, tylko wolny rynek. No ale wolny rynek, wiesz, jakby tak zrobić listę ważnych rzeczy dla liberała, no to wolny rynek jest może numer 3, może 4. Najpierw jest wolność słowa, to na pewno. Mhm. Potem jest wolność jednostki, potem jest równość wobec prawa na tyle, na ile się da, czyli może nawet równość wobec prawa jest pierwsza w sumie. Ja bym powiedział, że wolny rynek jest 3 lub 4. I to też nie musi być absolutnie. Nie musi być tak, że ja jestem akurat keynesistą i nie rozumiem, dlaczego na przykład nie mogą być pewne rzeczy, nie mogą się odnosić do makroekonomii albo do strategicznych elementów gospodarki. Więc bardzo często jest tak, że ten, który jest w dyskusji z socjalistą ustawiony, to w ogóle nie jest liberał, tylko konserwatysta wolnorynkowy. Tak.
No tak, ale wiesz, to jest w ogóle bardzo ciekawy, wiesz, taki, żyjemy moim zdaniem w ciekawych czasach, nie? Może nie aż tak ciekawych, jak to opisuje Bartosiak, to nie jest wojny napoleońskie 2.0, ale nie, o co mi chodzi, że wiesz, że zobacz, jak tak, wiesz, oglądałem te programy historyczno-ekonomii, że wiesz, że po wojnie do lat 70. był właśnie keynesizm, nie? Czyli taki, wiesz, interwencjonizm państwo opiekuńcze. Potem powoli tam, wiesz, ten neoliberalizm się tam zdobywał władzę i od lat 90. do 2008 królował ten dyskurs neoliberalny, nie? Tak zwany, nie? A myślę, że teraz jesteśmy w trakcie poszukiwania czegoś nowego, nie? No jest ta książka o tym luksusowym komunizmie, prawda? Ja nawet ją na swoim kanale oceniałem. Tak. Jest ona troszkę taka mglista, jeśli chodzi o zapowiedzi, ale są takie różne przekonania, czasem pojawiające się, że praca będzie tak wydajna, że będzie można coś jakoś inaczej do tego wszystkiego podejść. I ty myślisz, że to rzeczywiście tak może być, że przeskoczymy o kilka poziomów wydajności pracy do przodu i będzie luksusowy komunizm? To znaczy. Wiesz, bo wiesz, ja nie mówię, że nie, tylko czy to nie jest taka kolejna, może kiedyś za którymś razem to rzeczywiście takie coś będzie, bo Tak. nieracjonalnie byłoby powiedzieć, że na pewno nie, ale czy to nie jest takie trochę mydlenie sobie oczu po raz kolejny na razie? Wiesz co, no trochę coś jest na rzeczy, bo moim zdaniem jest to taka realizacja tej utopii marksistowskiej, czyli właśnie takiego, bo ta utopia Marksa miała polegać mniej więcej na tym, że wiesz, że pracy będzie mało, takiej pracy, która będzie potrzebna do tego, do życia i przeżycia, a większość czasu człowiek będzie po prostu realizował swoją pasję, że będzie jak takim artystą, rozumiesz, o co chodzi, nie? I myślę, że oni tutaj do tego zmierzają. To znaczy, jak uważam, że kierunek jest dobry, ale jestem sceptyczny co do możliwości osiągnięcia tego. Czaisz, nie? Ale mówi się już o tym na przykład, że nawet Bill Gates o tym, że trzeba na przykład opodatkować roboty, nie? Że skoro roboty wykonają jakąś pracę, opodatkować roboty i wiesz, i z tego, wiesz, nie wiem, jakiś dochód podstawowy może by z tego się nazbierało, Opodatkować pracę robotów? Nieźle. nie Ale wiem. jak to zrobić? Czyli czy to nie byłaby zachęta, żeby nie zatrudniać robotów, tylko Nie, bo w chodzi, sumie. chyba chodzi, wiesz, ja ci powiem, że to był artykuł, wiesz, w krytyce politycznej, ale Billa Gatesa, ale jest taka ogólna teza, to chyba po prostu chodzi o to, że żeby po prostu tej kasy nazbierać, nie? I żeby na przykład ufundować za to jakiś dochód podstawowy, nie? Że wtedy w takiej wizji jakiejś totalnej, wiesz, idealnej, co roboty prorobią, to robią towary, generuje się jakiś tego pieniądz, a my mamy wtedy czas na przykład na uczenie się historii, czytanie książek, wierszy, śpiewanie, wiesz, sport, Ale to jest. jogę i tak dalej, nie? Wiesz. Nie, wszystko okej, okay, tylko chodzi o to, że. No właśnie, czasem mam wrażenie, że niektórzy, którzy się boją takiej wizji, to po prostu kult zapieprzania rzeczywiście, że bez zapieprzania by im się nie mieli co ze sobą zrobić na przykład. Ale jest jeszcze ta kwestia, że nie tworzą się nowe miejsca pracy rzeczywiście, bo roboty rzeczywiście i komputery wykonują część pracy, więc w sumie może to nawet nie jest takie oderwane, ten pomysł Gatesa od rzeczywistości, jakby się wydawało na pierwszy rzut oka. No. Zachęta do zatrudniania, jeżeli opodatkujesz roboty, to niektórzy wybiorą żywego pracownika, rozumiesz, więc. Ale nie chodzi chyba o to, żeby zniechęcać, wiesz, chyba tam nie chodziło o to, żeby zniechęcać, czy żeby promować zatrudnianie żywych ludzi, tylko chyba odchodziło o te pieniądze właśnie, żeby, wiesz, albo żeby jakoś tak ustawić pracę, żeby, wiesz, rzeczywiście ludzie pracowali mało, żyli na niezłym poziomie, a maszyny wykonują 90%, wiesz, robót. No są Ale z takie tym. wizje przyszłości właśnie bez pracy, to one już tam w latach 70. były, że ludzie będą, 10% ludzi będzie pracować, obsługiwać roboty, inżynierować przy nich i tak dalej, a reszta będzie właśnie robiła rzeczy w sumie takie, których nie musieliby w sumie robić, ale będą robić dla siebie bardziej. No tak, Więc to są jakieś tam wizje, nie? wizje, tak.
no na razie to ciągle to trudno sobie to wyobrazić. Powiedz mi, co ty uważasz jako socjalista właśnie? Bo będziemy zaraz mówić o tym, czy to się, że socjalizm i liberalizm zresztą też od kultury do kultury, od kraju do kraju się mocno różni. Ale też i sama sytuacja polityczna się mocno różni od kraju do kraju. Ja pamiętam, jak kiedyś czytałem o tym, że na przykład Niemcy i Holandia, to jest kraj bogaty zachodni germański i to też. No tak, ale w Niemczech partia konserwatywna mówi jednak o Jezusie Chadecka, a o oświeceniu mówi raczej socjaldemokracja. A w Holandii jest już jeden etap dalej. Konserwatyści mówią o Wolterze, tak? A znaczy partie te takie prawicujące, natomiast partie lewicujące mówią głównie o multikulti i o islamie i o buddyzmie i tak dalej. A na przykład w Meksyku, wiesz, lewica i skrajna prawica odwołuje się do tradycji tych liberalnych, republikańskich, oświeceniowych, a ta prawica, czyli na przykład to Partido Acción Nacional, tego Foxa, to bardziej do tego konserwatyzmu, nie? Na przykład. A takiego chrześcijańskiego też? Też, bo oni byli trochę powiązani z Kościołem, tak wiesz, że akcentowali to swoją, tą katolickość, o. Ale o wiele mniejszych proporcjach wszystko niż w Polsce, także tutaj, ale chodzi mi o ogólne takie tendencje, nie? Zgadza się. I zobacz, na przykład w Polsce jest przerost nacjonalizmu. Ja tego, widzisz, dłubię przy tym i od razu mam mnóstwo hejtu i tak dalej, ponieważ są liczne są te nacjonalistyczne babole w naszym społeczeństwie. I jest w ogóle przerost różnego typu prawicy. Prawica jest tak rozmnożona, że nawet widzimy pewnie odmiany, które by się nie rozwinęły aż tak daleko. Mamy odmianę Wielomskiego, mamy odmianę Mikkego, mamy każdy właściwie prawicowiec, polityk, który jest chociaż trochę wygadany, tworzy własny nurt myślenia prawie, że. Natomiast mam wrażenie, że lewica i liberałowie są stłoczeni w jednym takim narożniku razem i tam razem właściwie osobno walczą o łyk powietrza i w sumie w innym kraju, gdzie byłby silny liberalizm albo silna lewica i dominowałyby nad sceną polityczną, bylibyśmy w sumie przeciwnikami, no, gdyby oczywiście coś od nas zależało politycznie, bo tak to nie, no bo po co, nie? Ale gdybyśmy byli posłami, ministrami, to bylibyśmy przeciwnikami. Natomiast w Polsce lewica i liberałowie to są sojusznicy. Zjednoczona opozycja. Ze względu na to, że jest tak słabi, tak. Co ty o tym sądzisz? O tym, bo ja to pytam zawsze wszystkich lewicowców, którzy do mnie przychodzą. Zygmuntowskiego pytałem, Relindela pytałem. No wiesz, jest kilka rzeczy, moim zdaniem, znaczy na pewno jest kilka rzeczy i dużo i pewnie ciężko by to było wszystko przedstawić. Ale tak, no co, lewicowości największej szkody znaczy PRL wyrządził tak naprawdę, nie? Bo wiesz, na przykład taka Polska Partia Socjalistyczna w XX wieku i przed wojną ma piękne tradycje tak naprawdę i to był taki prawdziwy polski rodzimy socjalizm, a nie jacyś ludzie zrzuceni ze spadochronu z Moskwy, wiesz, nie? No tak to było, nie? A dwa, bo też ogólnie dzisiaj specjalnie jeszcze, żeby się tak trochę przygotować, oglądałem w ogóle dokumentalne filmy o tej francuskiej partii komunistycznej, o tym ruchu komunistycznym, nie? I wiesz, i to co zauważyłem jednak, to, że u nas nie było tych robotników, w sensie, że nie było tylu fabryk, Polska nie była taka i zindustrializowana, nie? A wiesz, jak dzisiaj oglądałem taki program o tych Paryżu, że te wszystkie przedmieścia Paryża to były czerwone przedmieścia, wiesz, banlieue rouge, no bo tam były fabryki, nie? Związki zawodowe i to było takie, wiesz, ta francuska partia komunistyczna była taka bardzo taka, wiesz, właśnie, no, proletariacka, że tak powiem, no. A w Polsce tego nie było. Nie było tej... To chłopskie bardziej partie chyba, nie? No właśnie, nie. Są takie teorie, że Rosja i Neapol, co mają ze sobą wspólnego? Industrii nie ma, bo jak się zjednoczyły Włochy, to północ wzięła industrię, która się tam troszkę w Neapolu
rozwijała, ale wzięła ją na północ, bo tam był ten ośrodek władzy, więc nie ma industrii i było dużo klasztorów. A że klasztor, no to tak, no vita comuna, nie? Życie wspólne. No i teraz Rosji też, te monastyry i tak dalej. I jest taka teoria zresztą bardzo konserwatywnego, ale nie głupiego jakoś tam, znaczy też kłamliwego, ale i tak inteligentnego i wartego poczytania autora, Knelta Ledina, austriacki to jest, konserwa austriackie. I on powiedział, że ja kiedyś tam go omawiałem na Racjonalista TV, tam w publicystyce, i on mówił, że on mówił, że właśnie Neapol i Rosja mają tą cechę wspólną, że mieli dużo klasztorów i to powoduje, że tam się lubi komunizm. A tak swoją drogą, bo w ogóle jeszcze by się można zastanowić, czy właśnie socjalizm i komunizm to na pewno jest coś zbliżonego chociaż trochę, bo podawano różne sposoby odróżnienia tego. W międzywojniu mówiono, że komunizm to jest to, co słucha Moskwy, a socjalizm to jest na przykład PPS, który słucha swoich wyborców. No ale teraz zobacz, to jest zamieszanie pojęciowe ogromne i wiesz, teraz wiesz pewnie ile książek napisano na temat tego, jak definiować komunizm, jak definiować socjalizm, nie? Ale z takich ciekawostek, co zobaczyłem, że na przykład Žižek, jak on, tutaj jest takie fajne, jest zawsze quid pro quo, bo on zawsze mówi, jestem komunistą, nie? A w głowach tych dziennikarzy od razu się koduje, aha, jest komunistą, czyli komunizm to jest ustrój Związku Radzieckiego, nie? A wiesz, a Žižek to definiuje tak naprawdę inaczej, ale tak wiesz, prowokacyjnie mówi, jestem komunistą, wiesz. Bo jemu chodzi jakieś pewnie wspólnotowe działanie, jakieś coś w tym stylu, ale nigdy tego też nie powiedział wprost, nie? No on ostatnio mówił, że jest heglistą, znaczy ostatnio, ostatnio widziałem. Też. I co? I jeszcze jest takie coś, że to, co zobaczyłem na lewicy, to no wiesz, jak ten związek... Hegel kombinował, żeby zrobić taką religię świecką, żeby to był monolit, to co myślimy naukowo i to co myślimy religijnie, więc wiadomo, że będzie lewica i prawica, nie? Hegla. No i Hegel, ja ci pewnie chcę się wypowiadać, to jest takie tak mętne i skomplikowane. Mętne. Bo on był jeszcze pastorem, wiesz o co? On był pastorem ewangelickim oprócz tego, nie? Chyba tak, pierwotnie chyba. I tak. Nawet czytam artykuł mojego proboszcza z parafii o tym, jaka jest rola Boga w historii, nie? Że nam się przedstawia wersję Hegla tego Korzewa, który tam był francuskim takim marksizującym tam akademikiem w Paryżu. O, nie wiem, czy tylko ja, że tam wstęp do Hegla, taka znana książka, że on tam... Że dobra, to generalnie chodziło o to, że Hegla się tak prezentuje jako tam dialektyka, wiesz, pana i niewolnika, rewolucji i tak dalej, a tak naprawdę jest też jego taki aspekt teologiczny, bardzo on był pastorem. Ale to są takie wkrętki. No tak jak ja z Michałem Gadzińskim się kłócimy Hobbesa. Ja uważam, że Hobbes jest ateistyczny, a on uważa, że jest mocno protestancki. A słuchaj, a czy twój, bo jest też taka teoria Erisia Fromma, że z Korei, też, który też trochę flirtował z socjalizmem. Nie, no tak, to jest ten neomarksizm tak naprawdę, tak. O którym Jędraszewski straszy małe dzieci. Właśnie Erich Fromm. Tak, no bo to chodzi o to szkoła frankfurcka, czyli to połączenie marksizmu z psychoanalizą Freuda, nie? No tak, w sumie racja, bo rzeczywiście... A potem masz postmarksizm, czyli Žižek i Ernesto Laclau, czyli połączenie marksizmu z neopsychoanalizą Jacques'a Lacana, nie? Tak to... Zgadza się, a ja pamiętam, że Erich Fromm powiedział, że socjalizm miał się dobrze w krajach protestanckich, taki socjalizm, taki oddolny, normalny socjalizm, taki PPS-owy, taki z przedmieści Paryża właśnie, jak powiedziałeś, taki z PPS-u. Piłsudczykowy, czyli normalny po prostu socjalizm jako oddolny nurt, to on się miał dobrze w społeczeństwach protestanckich, bo to nie znaczy oczywiście, że wszyscy protestanci zostają socjalistami, ale miał się dobrze, bo protestantyzm i te jego pietystyczne odnogi, że należy aktywnie pomagać społeczeństwu i tak dalej, a nie tylko dawać jałmużnę i uważać, że z głowy, nie? Jak Polacy na WOŚP dają albo Caritas. I
tylko systemowo leczyć takie bolączki społeczne. Natomiast faszyzm się dobrze miał w katolicyzmie, bo jest w katolickich z kolei krajach, bo tam jest familiaryzm, nacisk na taki trochę zamordyzm, hierarchię i tak dalej. Więc jest śmiesznie, że w sumie on powiedział, że w sumie w jego wizji to protestanci zachorowali w XX wieku na socjalizm, XIX-XX, a tamci katolicy na faszyzm. Ale coś w tym jest, słuchaj, bo poza Trzecią Rzeszą, to, która też jest w połowie katolicka, bo Niemcy były w połowie katolickie zawsze. Chyba nawet większej chyba wtedy, wiesz? Wtedy nawet może kilka procent więcej. Katolicy przeważali chyba, ale dobra, kontynuuj, tak, sorry. No, że właściwie jedyny kraj faszyzujący, który był protestancki, to Finlandia. Znaczy się śmieszne to, bo ja dokładnie o tym, no nie o tym stałym, ale o czymś podobnym myślałem dzisiaj, bo rzeczywiście zobacz, no najlepszy ten nurt socjalistyczny jak wyszedł w Skandynawii, nie? Przecież ta szwedzka partia socjaldemokratyczna, nie? To jest tak naprawdę chyba taka chluba lewicy, tak ja to, nie? A widzisz, a na przykład i oni generalnie tam mało jest rzeczy, do których mógłbym się przyczepić, nie? No ale widzisz, a taka francuska partia komunistyczna to no, robili takie głupie rzeczy, że czuli miętę do Moskwy. Ale to komunistyczna, nie socjalistyczna. Komunistyczna, tak, ale widzisz, ale z drugiej strony widzisz, jak to jest. To mówię, to właśnie dlatego te kulturowe czynniki mnie mega interesują, bo właśnie no jako, że jestem luteraninem, to u nas się dużo mówi o tej luterańskiej pobożności, która właśnie jest taka prospołeczna, nie? I właśnie to, co nawet to mówiłeś z tym, jak Szumlewicz był u ciebie, że jest taka dialog społeczny, że właśnie nie ma tej takiej walki klas, nie? Bo jest taki wzajemny szacunek, bo tam też jest w luteranizmie, mówi się o tym, że pracodawca, to wiesz, jego powołaniem, wiesz, ten Berów, jest opieka nad swoimi pracownikami, żeby zapewnić im chleb i godne warunki. Nie? To jest jego powołanie i to jest, wiąże się z etyką protestancką, nie? Dajmy na to. Nie? Czyli wiesz, etyka protestancka łagodzi socjalizm, można tak powiedzieć, albo jakoś się tak nawzajem fajnie komplementują, bo jeżeli chodzi wiesz, o... Wiesz, tylko jak socjalizm, co nazywasz socjalizmem, bo wiesz, jednak socjalizm dąży do tego, żeby było społeczeństwo homogeniczne, nie było właśnie konfliktów. Wiesz, cel jest taki właśnie, nie? Ale walka klas, wiesz, to, no to jest moim zdaniem to trochę wynikało z sytuacji europejskiej, jaka wtedy była, że jednak, wiesz, no to były monarchie, jak Marx coś napisał o zbieraniu chrustów w Prusach, to go wypieprzyli do Francji, potem z Francji do Belgii, dopiero w Wielkiej Brytanii mu dali spokój, nie? Więc wiesz, to też nie było takie wolność słowa taka sobie, że tak powiem, nie? Nie, no zgadza dobra, się. Ale był uważany za wywrotowca jeszcze bardziej niż, niż był faktycznie. Ale dobra, bo ja odszedłem właśnie odszedłem trochę w taką dygresję, nie? Ale właśnie mówię, zobacz, że chyba to właśnie w tej Szwecji właśnie ten nurt socjalistyczny najlepiej wypalił tak naprawdę, nie? Tylko, że oni tam w sumie całkowicie za walkę klas zlikwidowali, bo oni się dogadali z prawicowcami, że zrobią jeden ustrój ekonomiczny, uznając, że trzeba gdzieś znaleźć punkt styczny i ten Volkshemmet też, no to on był to on był też tworzony przez prawicę, o czym też mówiliśmy zresztą z Szumlewiczem. Szumlewicz powiedział, bo ja powiedziałem, że oni wygłuszyli walkę klas, a Szumlewicz powiedział, że on to widzi tak, że oni uznali, że to jest nieuniknione i ona jest, no to trudno, to trzeba coś jakoś obudować to. No można tak do tego podejść. No tak, znaczy, bo jak ty mówisz, że wygłuszyli, to jest prawda, że wygłuszyli, nie? Ale wiesz, ale generalnie chodzi o to, że jeżeli stworzyli taką platformę, gdzie po prostu się w formie debaty ścierają, wiesz, przeciwstawne stanowiska i potem się jakiś kompromis robi, no i wiesz, no jest to spór i wypracowuje się kompromis, nie? To jest to... Mi się to kojarzy z socjalizmem właśnie, nie? Właśnie kolektywne właśnie, jakieś dojrzenie do jakiegoś takiego kolektywnego, wiesz, zarządzania właśnie tak, nie? No tak, bo to tutaj się tyle tych warstw nagromadzi, że ciężko powiedzieć, bo tutaj jest jakiś głos, że
socjalizm skandynawski jest mądrze przemyślany, a przede wszystkim są na niego pieniądze z surowców, to co innego, z pustego nawet Salomon nie naleje. No tak, ale socjalizm, tam jest, nie można nazwać tego Volkshemmet socjalizmem po prostu, bo to jest takie coś, że bardzo łatwo, bardzo łatwo można założyć firmę i masz mnóstwo podpórek, gdzie ci pomagają, a później cię solidnie opodatkują. No to, a to jest bardzo dobrze, jest, nie? Tak, to jest na zasadzie, że tam, gdzie zbieramy, tam, gdzie inwestujemy, tam, gdzie zakładamy jakieś produkcyjne coś, to tam ma być wszystkie warunki idealne, a potem dopiero ma być solidna redystrybucja, nie? W ten sposób. No właśnie, to jest bardzo dobrze, nie? Bo wiesz, też bo mówię, no kurde, aha, bo co chciałem jeszcze powiedzieć a propos tego, jaki jest lewica i marksizm, nie? Że też trochę moim zdaniem to, co najgorsze się stało z marksizmem, to to, że w pewnym momencie on się stał jakąś religią objawioną, uznany został w Moskwie za religię objawioną i wiesz, i się jak to jakaś taka głupia fetyszyzacja tego, wiesz, i Marksa, i Lenina, a wiesz, a zamiast traktować tego jako, no krytykować, rozwijać, modyfikować, nie trzymać się, wiesz, ściśle tego, no to jest bzdura jakaś, nie, i wiesz, i w tym momencie no Szwedzi moim zdaniem bardzo dobrze to przyswoili, zmodyfikowali, wygłuszyli tą walkę klas i to jest okej, okay, nie? To, no ale właśnie, ale to, co chciałem powiedzieć o Szwecji. To jest kwestia tego, że oni naprawdę są probiznesowi. Oni są i probiznesowi, i prorobotniczy zarazem. Ale to jest dobre. Właśnie, dlatego, że Szwedzi czasami dumni są i liberałowie, i konserwatyści, i socjaliści, bo... Ale wiesz, moim zdaniem to jest droga taka naprawdę, żeby próbować właśnie, bo widzisz, bo też jak ty zrobiłeś ten odcinek, że liberalizm versus socjalizm, nie? A na przykład ja najbardziej lubię takie ujęcia, wiesz, i, nie? Wiesz. I myślę, nie, że... Nie, no ja to musiałem tak nazwać marketingowo, nie? Bo to, nie, tutaj chodzi o to, że my reprezentujemy tę ideologię, natomiast tak, w jakimś tam sensie, natomiast to nie znaczy, że albo, nie? W tym sensie. W każdym razie, więc widzimy, że Szwecja jest właściwie przykładem nietypowym, bo wszyscy się do tego odwołują, więc jest zabawna sytuacja się wytwarza, bo wszyscy się odwołują do przypadku szczególnego, prawda? Bo słuchaj, jak ja oglądam takie te, bo ja to nazywam zawsze te dyskusje neoscholastyczne, że się mówi, czy co jest lepszy, kapitalizm czy socjalizm, nie? Czyli nie ma kapitalizmu w ogóle i nie ma socjalizmu w ogóle. Znaczy my się z czymś takim nie rozumiesz, nie? I nie, tutaj... to tak samo jak nie ma wojny w ogóle, nie ma państwa w ogóle. No właśnie, bo jest... Każda wojna jest inna, każde państwo jest inne. Tak, ale jest państwo ustroju kapitalistycznego, ale jest taki kapitalizm skandynawski, jest chiński kapitalizm i tak dalej. No dobra, ale dobra, co chciałem powiedzieć. Nie, no i dlatego moim zdaniem jest głupota zastanawianie się, co jest lepsze, kapitalizm w ogóle czy socjalizm w ogóle, który takie coś nie istnieje w takim naszym życiu codziennym. Ale aha, i co chciałem powiedzieć, że w tych dyskusjach właśnie scholastycznych są dwie figury zawsze stosowane. Szwecja i Adolf Hitler, nie? Bo o co chodzi teraz? Że każda z tych stron chce uznać Szwecję za swoją, nie? A Hitlera, każdy chce tego przeciwnika wrzucić do Hitlera z jednym workiem, nie? Racja, faktycznie tak jest. A obydwa to są takie hybrydowe tak naprawdę systemy, które mają elementy prawicowe, lewicowe, centrowe, konserwatywne też czasami. Tak, nie? I też obydwa, faktycznie. To jest naprawdę niezła rzecz, no. No, faktycznie. No. Dlatego, a konserwatyzm, o którym mówiłeś. A trzeba być filozofem właśnie, żeby zwrócić na to uwagę. No. Takie rozkminki lubię sobie właśnie. Tak. Jak tak sobie spojrzymy na inne kraje z tym, no weźmy ten nasz socjalizm, on się rozwijał. Po kwestii powiedzmy, weźmy ten nasz socjalizm. Przejdźmy sobie tak po socjalizmie i liberalizmie różnych krajów, zwłaszcza socjalizmie, bo o liberalizmie na kanale mówię dużo, więc ty się nasłuchałeś jako widz kanału, a i tutaj raczej wiedzą, więc raczej o lewicy pogadajmy w tych poszczególnych krajach, no to jest, zwłaszcza, że właśnie nie ma jednego wspólnego punktu odniesienia, to... Znaczy punkty odniesienia to może i są wspólne, bo Marx, Rousseau i tak dalej, Žižek i tak dalej, natomiast nie ma Erich Fromm, ale nie ma wspólnego wyniku jakby w różnych państwach. No i tutaj są kwestie takie, że
Na przykład w Polsce ten, to co powiedziałeś, PPS, ta tradycja została przerwana. Ja pamiętam niedawno, bo to byłby taki normalny socjalizm, który można założyć, że on gdzieś w roku 1970 którymś tam by się zaczął cywilizować, przestałby być taki bardzo o walkę klas, byłby bardziej taki konstruktywny, czyli by się zmitterrandyzował, tak? Bo Mitterrand zrobił tak po prostu. Mitterrand rzeczywiście, bo na przykład Labour Party w Anglii to zajęło więcej czasu, ale Mitterrand już w latach 70. zmienił to, prawda? I musiał się z komunistami dogadywać, z Georgesem Marchais. tak. Ale sorry, tak. Dobra. No tak, ale wiesz, no generalnie rzecz biorąc... Ale chodzi o to, że świat się zmienia też. Tak, w nowoczesną partię zamienił, a nie na jakiś taki skansen marksizmu, nie? I zaakceptował te jakieś tam, w przeciwieństwie do komunistów właśnie. I teraz jest ta kwestia, że w Polsce ten PPS się wypalił, ale zdążył jedną rzecz zrobić według Briana Porter-Szyca, bo to właśnie cudzoziemcy czasem widzą lepiej, że od nas samych, że PPS na przykład nie dał skolektywizować Polski, bo oni się nie bali tych Moskwiczan i oni tak centralnie, frontalnie to im się nie opierali, ale kiedy zamierzano zrobić tą kolektywizację i takie skomunizowanie sowieckie, to oni właśnie byli tymi, którzy to uniemożliwili. Ale na tym się jakby, to była ostatnia wielka rzecz, jaką oni zrobili, by można powiedzieć, ale to trzeba odnotować, że oni się nie bali, bo oni wcześniej tam z Niemcami się strzelali po ulicach, to oni się nikogo nie bali, nie? Bo to był taki mental, więc jakiś tam aparatczyk z Moskwy nie był aż tak straszny, a oni też nie byli tak podejrzani dla tego aparatczyka z Moskwy, żeby on ich od razu tam niszczył czy coś. Zresztą nie mieliby kim operować tych fabryk, gdyby tych PPS-owców rozwalili przecież. Nie? Więc na coś się PPS przedwojenny po wojnie przydał, ale z racji tego, że ta tradycja została przerwana, no to nie wiemy, w co on by ewoluował. Można też nim straszyć. I on się nie odradza przez to, nie? Bo jak nie wiadomo, czym on byłby dzisiaj, to można nim straszyć. Można udawać, że nie byłoby mitterrandyzacji, nie? No tak, ale dla mnie PPS jednak to reprezentował taki prawdziwy żywioł, taki jednak robotniczy, to wiesz, rozumiesz, nie? A ci, co z PZPR-u się stali socjaldemokracją Kwaśniewski i spółka, to nie był, wiesz, to była nomenklatura, to wiesz, to nie był ten taki żywiołowy, prawdziwy, wiesz, lewicowy ten, nie? Czyli SLD ma jakby tradycję mało koszerną z punktu widzenia socjalizmu, to bardziej są pachołki Moskwy, a nie... wiesz, jak też... na to patrzysz właśnie jako... U mnie w domu się nie wieszało, wiesz, od razu mogę odkryć karty, u mnie się w domu nie wieszało psów na PRL-u, bo na przykład ja pochodzę z rodziny chłopskiej, nie? I wiesz, i mój ojciec był na przykład 11 dzieckiem w rodzinie, na totalnym Zadupiu, nie? Wiesz, tam w ziemiach kieleckich, nie? Więc kumaj, że jak gadałem z jednym wujkiem, który tam urodzony był w roku 30, to on powiedział, że szykowano dla niego karierę pomocnik Kowala tam na wsi, nie? A został pułkownikiem w sztabie generalnym terytorialnej obrony kraju na przykład, nie? No i inny wujek był komandorem, inny skończył prawo i wiesz, i dyplomację, wiesz, tam mój stary został nauczycielem w ogóle, wiesz, także tutaj jest ten... No to ja też odkryję karty, że u mnie to było tak, że mój dziadek był w obozie tam w Niemczech, w Oflagu, potem wyzwalała go armia Patona, on był w tych oddziałach wartowniczych, a potem jak wrócił do Polski, to musiał pisać swój życiorys 15 razy, bo to było podejrzane. I więc w drugą zupełnie stronę, nie? Wszystko raczej, my byliśmy raczej rozkułaczani troszeczkę. Ale nie żeby tam jakieś wielkie majątki, ale była taka moja ciotka, babka, to rzeczywiście ona miała taką większą posesję, tutaj tam postawili blok i tak dalej. Nie tam, żeby jakąś wielką krzywdę zrobili, ale trochę ją tam
trochę tam okradli, nie? Tam wiadomo, że to nie było na zasadzie jak gdzieś tam na wschodzie jakieś większe majątki, tylko z drugiej strony ten mój dziadek był jedynym niekomunistycznym profesorem i na całym wydziale pedagogiki, nie? W Uniwersytecie Poznańskim, więc to jest ciekawe. Oczywiście to nie znaczy, że właśnie jest to, co mówił Marks, że punkt widzenia siedzenia, to nie jest takie proste, bo nie. Człowiek zaczyna myśleć o tym, społeczeństwie jako całości, żeby jakoś uwzględnić właśnie te odmienne losy, no i właśnie to także, ale dobrze, że o tym wspomniałeś, bo to jakąś tam rolę pełniło, nie? Że jako wyjściowy pogląd. Na pewno, dlatego tak, to jest ten wątek pochodzenie klasowe, coś. Znaczy wiesz, bo w ogóle z marksizmem jest tak, że ja na przykład bardzo Marksa cenię, ale wiesz, bo na zasadzie takiej, że jego błąd tak naprawdę główny polegał na tym, że oni, wiesz, w ogóle w XIX wieku i wcześniej, oni wszyscy poszukiwali, wiesz, jednej przyczyny, jednej istoty człowieczeństwa, wiesz, o co chodzi, nie? I w tym momencie Marx mówi, aha, ekonomia, pach, nie? Dobra, pochodzenie klasowe, ale tak naprawdę, tak jak teraz to w XX wieku na to patrzymy, to jest tak, że to jest jeden z czynników, nie? Ale wiesz, tych czynników jest rodzina, otoczenie, właśnie jakieś miejsce, wiesz, ale wiesz, jest mnóstwo tych czynników, które wpływają na to, jaką ty masz tą świadomość, co nie? Ale z drugiej strony nie możemy ustalić metateorii, która by powiedziała, aha, ile jest czynnika politycznego, ile jest ekonomicznego, ile rodzinnego, ile jakiegoś tam religijnego, kulturowego, wiesz, tego. A właśnie, to jak ruszamy Marksa, to czy mógłbyś mi wyjaśnić, dlaczego Marks jest ciągle taki odgrzebywany, komentowany na nowo, odkrywany na nowo, zmieniany, przemieniany, omawiany i tak dalej, a na przykład Rousseau nie, chociaż mi się zawsze wydaje, że na ten nowy świat, kiedy lewica zajmuje się głównie ekologią i mikroagresjami i kulturą i językiem i takimi rzeczami, to właściwie Rousseau powinien być przewodnikiem, bo to jest właśnie wrażliwość lewicowa, taka odklejona trochę od ekonomii. Bo lewica się odkleiła od ekonomii. Ta nowa lewica to jest taka raczej, zajmuje się sprawami raczej kulturowymi bardziej. Prawda? I tutaj by Rousseau by idealnie podpasował, a mimo to nie ma jakiegoś renesansu myśli Rousseau, tylko ten Marx jest nieustannie męczony na wszystkie sposoby. Powiem tak, kurczę, bo no ja na przykład przeczytałem Kapitał i powiem szczerze, że to jest jedna z lepszych książek, jakie w ogóle ever w życiu przeczytałem, nie? Więc on ma to coś, że jest taki sugestywny, wciągający, ma to, nie? Bo też na przykład jak jest taki David Harvey, taki, który się Marksem zajmuje, że na przykład on z różnymi studentami omawia Kapitał i na przykład mówi, że raz omawia w klasie dla tych, co są literaturę studiują, to oni to na czynniki pierwsze te wszystkie stylistyczne, jakieś tam nawiązania do Balzaka, do tego, do tamtego, wiesz, nie? Czyli on ma to coś, nie? Ale zobacz, mi na przykład się spodobał ten jego pojęcie fetyszyzmu towarowego. Nie wiem, czy ty to kojarzysz, o co chodzi. Czy znasz pojęcie fetyszyzmu towarowego? Ale to tak czy inaczej Marca. Dla widzów powiem. Tak czy inaczej, aha, dla widzów. Nie tylko ja tu z tobą rozmawiam. Wszyscy rozmawia 105 osób. My jesteśmy dwiema ze 105 osób. Tak. Bo na przykład to, co mi się wątek u Marksa mega podobał, to na przykład, że właśnie fetyszyzm towarowy polega na tym, że tak, że on, Marks się przygląda, co się dzieje z jakąś rzeczą, jeżeli ona się staje towarem, co nie? I generalnie ta narracja w Kapitale jest taka, że to sprawia, że coś się traci swoje wartości, nie? Bo w sensie, że traci swoją wyjątkowość, bo jeżeli masz na przykład jakieś dzieło sztuki, które jest warte 5 miliardów dolarów i też możesz kupić kartofle za 5 miliardów dolarów, nie? Że jest jakaś taka, że to się jakoś może równoważyć, nie? Podczas, i wiesz, czyli
wszystkie, całą różnorodność rzeczy sprowadzamy do nośnika po prostu jakiejś wartości, ceny, nie? I to jest takie, wiesz, to jest zubożenie, nie? I teraz tak, ja zauważyłem taki myk, że... Ale Marx wierzył, że coś jest naturalnie, powinno tyle kosztować, a nie tyle? Chyba nie. Na Davidzie Ricardo bazował, że jest coś takiego jak naturalna wartość towaru, chociaż w sumie tacy ultrawolnorynkowcy by powiedzieli, że towar jest wart tyle, ile, jak ty powiedziałeś, że kartofel będzie wart, jeżeli ktoś jest skłonny zapłacić za niego 5 miliardów dolarów, no to on jest tyle wart. A Marx wyznawał teorię Ricardo, który był liberałem, ale on akurat uważał, że jest coś takiego jak naturalna wartość towaru. A to jest sprawa bardzo... Tak, ale to trochę... Trudno to uchwycić, bo nie wiadomo, czy tak w sumie jest bardziej tak, czy bardziej tak. Czy wiem, teraz mówi się, że nie ma czegoś takiego, nie? Że ten klasyczny liberalizm w ekonomii mówi, że jest cena naturalna i ten ceny się wahają wokół tego tam, wiesz, ekwilibrium, nie? Ale mi tutaj chodzi o coś takiego, że ten fetyszyzm towarowy sprawia, że wiesz... Tak, bo że Marx też tak uważał, bo po prostu tak. Wtedy tak się uważało. Tak, on to w ogóle był tutaj klasycznym też ekonomistą politycznym, on to się tak nazywa. Dobra, ale o co chodzi? Że na przykład ja zauważyłem, że jest ciekawy myk, to co Marx pozwala uchwycić, że na przykład... Zobacz, jak wiele sporów politycznych kręci się wokół tego, czy dana rzecz uznać za towar, czy nie. To nie? Mieszkanie prawem, czy towarem, nie? Na przykład. A inna rzecz, na przykład reformacja, nie? Tutaj jest generalnie pytanie, bo wiesz, ona zaczęła się od tego, że wiesz, Marcin Luther się ogólnie zbulwersował tym, że odpusty się sprzedaje za pieniądze, ale on na bazie tej krytyki tak naprawdę stworzył całą nową teologię, bo generalnie chodzi o to, że wiesz, że on krytykował podejście tego typu, że zostajemy zbawieni przez uczynki, nie? Czyli że de facto on uważa, że takie przedstawienie sytuacji sugeruje, że wiesz, my uczynkami płacimy Bogu za zbawienie, które Bóg nam później je sprzedaje, nie? Cześć. No i on na przykład właśnie wtedy powiedział, że to jest złe podejście, czyli że nie ma takiego merkantylnej relacji, tylko wiesz, musi być tam sola fide, nie? Tylko wiara. Nie? A co sądzisz o tym? Wielu próbowało pokonać ekonomię klasyczną i neoklasyczną. Marx chciał, ale Keynes okazał się lepszy. Co sądzisz o tym? Keynes jest lepszym ekonomistą od Marksa. Tutaj nie ma co sobie... Po prostu, wiesz, też jest właśnie głupotą, wiesz, myślenie na zasadzie, że Marx wynalazł jakąś kamień filozoficzny w ekonomii i teraz go trzeba wszystko cały czas stosować. Nie? No, Marx był na pewno statystykiem, więc się zbliżał do ekonomisty, ale tak do końca no, nie był nigdy ekonomistą. Ale nie, chodzi mi o to, że on był dobry jak na swoje czasy. Przecież wiele rzeczy, wiesz, jak on zakładał on swoje przewidywania na temat nieuchronnego upadku kapitalizmu, to okazał się, że chyba najmniej trafny z jego całej doktryny, nie? Bo tam przecież ten kapitalizm się zmieniał i on tego w ogóle nie przewidział. Nie? I tak. No właśnie, bo Keynes zawsze mówił w kryzysie ratuj liberalizm, czyli on mówił, ale on rozumiał liberalizm prawidłowo, a nie wolnorynkowy konserwatyzm, tylko on mówił ratuj liberalizm, czyli mówił, że liberalne elementy w stylu wolność słowa i transparentność i te wszystkie fajne rzeczy społeczeństwa liberalnego są bardziej cenne niż to, żeby być straszliwie rygorystycznym w ekonomii. Tak na zasadzie kara, nagroda, pracowałeś, no to tam masz, ci się coś obsunęło, no to tam nie masz i gin teraz. Że to jest mniej ważne, że ta sprawiedliwość rynkowa jest mniej ważna niż zachowanie całości systemu. No i to, że ekonomia, makroekonomia jest troszkę czymś innym niż mikroekonomia, czyli nie można patrzeć tylko na zasadzie, że wszystko to są czynniki racjonalne w tabelkach, jak to pojedyncza firma ma, prawda, że winien ma i tyle,
tylko jeszcze trzeba patrzeć, żeby społeczeństwo to wytrzymało, bo tam nie mamy do czynienia tylko z racjonalnymi elementami, ale też z tym, że ludzie się nie mogą przestraszyć inwestować, bo potem ludzie nie mają pracy i tak dalej, więc może rząd wtedy chwilkę poinwestować, a potem się zaraz cofnie i tak dalej, prawda? Oczywiście prawacy typowi powiedzą, że na pewno się nie cofnie, bo bo państwo według prawaków, często państwo nie ma prawa się wtrącać do gospodarki, tylko Kościół ma prawo na przykład. Na zasadzie, podział na zasadzie, kto ma prawo się wtrącać do gospodarki. No właśnie, więc o tutaj, czy to prawda, że Marx w życiu dnia nie przepracował, czy to tylko mem prawicy? No, pisanie książki to też jest praca, nie? Czy nie? Oj, pracował, znaczy intelektualnie pracował, nie? Był też dziennikarzem, zdaje się, nie? Na tym. Ale jest tak ciekawe, tak, ale jest ciekawe założenie, że czy jego pisarstwo byłoby lepsze, gdyby on wziął pług do ręki albo maszynę tkalniczą, czy jego pisarstwo by się polepszyło od tego? No myślę, do fabryki chodzi. Do fabryki na pewno chodził, bo Engels na pewno go zaprosił parę razy do swojej fabryki, bo Engels miał fabrykę, więc na pewno nie było ten mit, że nigdy nie był w fabryce, bo też jest taki mit. To wiadomo, że nie. Myślę, że by więcej napisał, na przykład gdyby zamiast prześladowań, że go wykopywali z jednego miejsca na drugie, na przykład dostał jakieś stypendium, bo on w ogóle kapitał miał mieć 10 tomów, a napisał tylko jeden de facto, a dwa zostały ten, nie? Więc może. Ale nie wiem, czy widziałeś ten film, Młody Marx, taki tak niemiecki film, który tam zdobył parę lat temu nagrody na festiwalach. Jest taki film o młodym Marksie, właśnie, no polecam wszystkim, bo jest pokazane cały ten jego okres, że tak powiem, no kończy się napisanie tego manifestu komunistycznego. To jakby coś, to koniecznie jakiś link. A właśnie, co ty sądzisz o tym przedstawieniu Marksa w popkulturze, że tak powiem, no bo nie wiem, jak to inaczej ująć, no. Jest to, bo to jest w ogóle zabawne, bo jakby spojrzeć na przykład na Adama Smitha, tak, czyli tego głównego bohatera liberałów, chociaż moim zdaniem to nie jest dobry kandydat na głównego bohatera liberałów, znaczy, dlatego że on był o wiele za bardzo rygorystycznym człowiekiem, żeby być typowym liberałem. To raczej no Szkot, kalwinista pewnie w domyśle. Tak, ale nawet ze Szkotów lepszy byłby David Hume, nie mówiąc już o tym, że wiele bardzo z tych pomysłów ekonomicznych to wziął Smith od Hutchisona, Hume'a, Hutchisona i Mandevilla. Ten trzeci to Anglik pochodzenia holenderskiego. No i w sumie już nie Szkot, Hutchison i Hume tak, ale w sumie to by trzeba dodać jeszcze trochę tej radości życia, wiesz, jakiegoś Voltaire'a czy coś, żeby to był rzeczywiście człowiek, który reprezentuje w jakiś sposób liberalizm, bo wiesz, no to nawet John Stuart Mill mi się wydaje zbyt ponuracki na coś takiego, wiesz, bo liberał to jest liberał, czyli to jest samokreacja, nie? Czyli to powinien być człowiek raczej ktoś typu Voltaire'a. Aha, ale ty teraz chodzi ci o taki liberalny sposób bycia, tak? Liberalny sposób bycia i taką ikonę i taki troszkę popkulturowy model, co to znaczy być liberałem, socjalistą. Powiedzmy, że Marx się nadaje na bycie socjalistą. Czy może raczej Robert Owen, który rzeczywiście prowadził fabrykę i zmienił, zmieniał... Bo Robert Owen, tak zwany, mam czasem wrażenie, że tak zwani socjaliści utopijni, to oni byli socjalistami tak naprawdę. Natomiast Marx, czyli na przykład Fourier, Saint-Simon i Robert Owen, oni byli socjalistami naprawdę, to znaczy posiadali fabrykę, coś tam zmieniali. Można uznać, że Engels był socjalistą utopijnym, a tak naprawdę to, bo on był tak jak oni. Do tego jeszcze należałoby na koniec to wszystko odwrócić. Utopijny to chyba był raczej Marx, bo on pisał o utopii, a tamci faktycznie zmieniali w skali mikro w swojej fabryce. No to kto tu był socjalistą realno-naukowym, a kto był... Co sądzisz o tym tutaj? Bo my mamy zamieszanie ze swoim guru, bo nie mamy jednego guru. Liberalizm nie ma guru.
Bo Adam Smith na pewno nie jest guru. A tutaj mamy problem, kto jest real, a kto jest theoretical, tak? Aha, tak, rozumiem, co ci chodzi. Tak, ale właśnie, kto jest... Ale czy Marx jest guru, to... Wiesz, ja zauważyłem, że lewica teraz raczej się odcina od Marksa, chociaż ja uważam, że socjaldemokracja wyrasta z tradycji marksistowskiej, że, ale dobra. Ale to, czy poruszyłeś temat takie właśnie, poruszyłeś temat teorii i praktyki, to raz, a dwa, temat utopii. Bo tak, no co, no Marx, kurczę, przecież... robił to, co na czym się znał, był miał doktorat z filozofii, to miał pisać, czytać, ale on jeszcze, no wiesz, on chyba był o tyle post-heglowskim, że on naprawdę należał do tego naiwnego pokolenia, że wiesz, że samemu czytając, studiując, można odkryć ten kamień filozoficzny, nie? Czyli... myk, nie? A jeżeli chodzi o tą utopijność, to wiesz, trochę Marx zarzucał tym utopijnym to, że oni mają fajną wizję społeczeństwa, czy coś tam. Powiedzmy, że mają fajną wizję społeczeństwa, tam nie chodząc, ale nie mają odpowiedniej bazy teoretycznej, która by tłumaczyła, wiesz, jak do tego społeczeństwa miałoby dojść, no, w ten sposób, nie? No, że nie byli naukowi, bo Engels napisał nawet książkę, że rozwód socjalizmu od utopii do nauki, nie? Ta naukowość marksizmu w XX wieku została ośmieszona, wyśmiana przez Popera generalnie, nie? To właśnie Popera. Na Karla Raymonda Popera się tutaj powołał. No w sumie można tak powiedzieć, że tak, rzeczywiście, bo Popper w ogóle uznał Hegla za konserwatystę, tylko dobrze za kamuflowanego, więc w ogóle Hegla mocno obsobaczył. No i Marksa właściwie dużo mniej tak naprawdę, paradoksalnie, bo Popper wykształcił takie spojrzenie takiego liberała progresywnego, który... raczej uważa, że jeżeli już się z kimś dogadać, to z umiarkowaną lewicą, a nie z prawicą. Więc zawsze ktoś wyskoczy i powie, że Popper jest już przechylony. Nie? Zawsze można tak powiedzieć. No ale w sumie patrząc długofalowo, to coś w tym jest. Tylko widzisz, ten liberalizm znowu jest dla mnie o tyle na przykład ciężki, tak jak myślałem o tym, zanim się żeśmy przygotowywali, że co my nazywamy liberalizmem, na przykład zobacz w takim sensie, że możemy mówić o liberalizmie, że to jest cały system, który panuje w Europie Zachodniej, w związku z tym masz tam lewicę, prawicę, centrum, ekologów, to jest liberalizm, to jest ta całość, albo liberalizm to jest jakaś część tego systemu, czyli jakaś partia, która bądź się nazywa, bądź realizuje liberalną agendę, co nie? I tutaj mi się wydaje jest, bo wiesz, chodzi o to, że w tym pierwszym ujęciu, no to socjaldemokracja to jest taka lewica liberalna, no, czaisz, nie? Nawet ci komuniści we Włoszech i we Francji byli liberalni, nie? Bo... No, to jest troszkę tak, że liberałowie są... Liberałowie są dosyć praktyczni. Liberalizm jest raczej mało taki, poza tym, że wolność rzeczywiście jest na sztandarach, to raczej starają się przede wszystkim zwalczać radykałów. To jest to, co tak naprawdę liberałowie robią. Więc jeżeli jest jakaś tam lewica, z którą można się dogadać, to dlatego na przykład Gambetta we Francji po 1870 roku, Leon Gambetta, liberał, wyciągnął rękę do Jeana Jaurèsa właśnie, czyli szefa... Figura. Tak, problematyczna, tak. Tak, tak. I on go właściwie z naszego punktu widzenia, jak to przedstawił teraz Paweł mi taką ciekawą książkę Adama Gopnika, gdzie on wspomniał właśnie o Gambetcie znowu i też mi się to przypomniało, no to ten Gopnik mówi, że w pewnym sensie Jaurès został ucywilizowany przez Gambettę, że bo tu chodziło o to, czy zachować jakby
właśnie ten republikański taki pluralistyczny model liberalny, czy robić coś innego właśnie na bazach jakichś tam mglistych połączeń z komuną paryską, która przegrała, ale no była jakimś tam punktem odniesienia, więc on tego Jaurèsa zagospodarował dla liberalizmu trochę, oczywiście samemu musząc uwzględnić postulaty Jaurèsa, więc no to jest mniej więcej to, co liberałowie robią, bo liberałowie się utożsamiają zarówno z systemem, który unika radykalizmów, że chodzi o to, że dla liberała wrogiem jest automatycznie ten, który uważa, że jakiś kolektywizm jest ważniejszy od jednostki. To od razu się to robi, nie? Że a propos przeświadczenia, że jakieś ofiary muszą być poniesione przez jednostkę, żeby coś tam, no to już jest problem, tak? To liberał wkracza i zwalcza to. Więc liberałowie w sumie są dosyć, ponieważ mamy równość wobec prawa i oświecenie i rewolucje i tak dalej nastąpiły, no to teraz raczej są takimi kustoszami. My się cieszymy z samego systemu, chociaż nie utożsamiamy z całością wszystkiego oczywiście, no bo to byłby, ale cieszymy się, że to tak wygląda, a nie na przykład, że jest klasyczna nieoświecona monarchia albo jakiś zamordyzm nacjonalistyczno-spartańsko coś tam. No tak, to poruszyłeś dużo wątków, już tam nie wiem do czego się... Ale wiesz, tutaj trochę tak mi się wydaje, że trzeba, tak jak ty, to co ty mówisz, trzeba zrobić rozgraniczenie między liberalizm a liberałowie, wiesz o co chodzi, nie? Że tu masz doktrynę jakąś, a tutaj masz jakąś stronnictwo polityczne, które... Wiesz, no bo o co mi chodzi, że chodzi o to, że nawet tacy stronnictwo liberalne, to jednak to nie będzie realizowało na przykład 100% liberalizmu, tylko to, no jak weszli z tym Jaurèsem, no to tam jakiś komponent ten socjalistyczny został w to wmontowany. Nie? No tak, bo liberalizm jest filozofią społeczną, a nie ekonomiczną, więc ona nie ma takiego planu od A do Z, tylko jest, co jest do przyjęcia na tym Z. No to jest trochę właśnie ciekawostka, wiesz, jak tego Bertranda Russella czytałem, bo on ma ten podręcznik, on ma Dzieje filozofii Zachodu. Czekaj, co chciałem powiedzieć? Ja go akurat nie lubię, bo on jest za bardzo pacyfistyczny. Ale właśnie tę książkę ci polecam, musisz później ci pokażę. Ja znam ją, przeglądałem kiedyś, ale on jest za bardzo pacyfistą, dogmatycznym, żeby być liberałem. Liberał nie jest dogmatykiem, tak. Aha. Wy macie w sumie łatwiej, socjaliści, bo musicie sobie tylko wybrać jedną z odmian waszych, i możecie właściwie realizować wszystko po kolei. My tak nie mamy. My mamy tak, że mnóstwo tych myślicieli jest, ci myśliciele nie nawiązują do siebie tak bardzo jak wasi do siebie nawzajem. Wiesz co, to już powiem ci, że różnorodność też jest. Tak? Tak. No przecież co ma wspólnego jakiś tam Stalin, nie wiem, z Olafem Palme, nie? Kurde, no to... tak, Olaf Palme i Stalin to rzeczywiście spory rozrzut. Ale to, co mnie wkurza najbardziej... Olaf Palme był troszkę liberałem właśnie. No ale to jest jakby, no, dla mnie to jest normalne, że tak powiem, że wiesz, że tak powiem, dzisiejszy system, dlatego jak ja mówię tak jak za Kołakowski, że jestem konserwatywno-liberalnym socjalistą, nie? Że wiesz, z Kołakowski wychodzi z założenia, że są te trzy nurty i one istnieją, one są wymieszane tak naprawdę teraz w Europie i bardziej spór polityczny polega na jakimś akcentowaniu, nie? No bo zobacz też, my się też narzekamy na ten nasz polski konserwatyzm zamordystyczny, średniowieczny tak naprawdę, bo to jest średniowieczny konserwatyzm, odwołujący się do świętego Tomasza z Akwinu, kolebką tego, bastionem tam jest Katolicki Uniwersytet Lubelski. No właśnie, a jak wygląda konserwatyzm w Wielkiej Brytanii? No. To nie jest moja agenda, ale wiesz, ale ja na przykład cenię sobie tego Camerona czy Borisa Johnsona, nie? Wiesz, to i ten konserwatyzm. Ale w sumie to też jest do pomyślenia, bo właśnie do Anglii. Anglia jest ciekawym przykładem, bo tam lewica się strasznie
najpierw uromantyczniła. Fabianie byli tak przepojeni mistycyzmem, metodyzmem i Bóg wie czym jeszcze, że oni troszkę odlecieli, można powiedzieć. Natomiast konserwatyści raczej połknęli liberałów, którzy wymiękli na początku XX wieku, więc konserwatyści musieli zacząć trochę kombinować liberalnie też. A poza tym jest jeszcze ta kwestia, że oni to jest w ogóle dziwna rzecz, bo liberałowie zdążyli obalić te wielkie rody. David Lloyd George zdążył zrobić te wielkie podatki spadkowe, czym wykończył tych wszystkich lordów de facto. Okay. A potem przegrał wybory i Ramsay MacDonald i jego Labour Party, ona się już na stałe włączyła, że to jest ta druga wielka partia, a nie liberałowie. Więc okay. Konserwatyści przyjęli część liberalizmu, ale w sumie to, co zrobił Cameron, to można też konserwatywnie tłumaczyć, bo na przykład tak, no to dwóch gejów będzie miał rodzinę, adoptuje dzieci. No i to jest dobrze czy źle? Ale... I teraz poczekaj, ale można powiedzieć konserwatywnie, że dobrze. A co będą tylko chompa na łóżku? Niech zawrzą małżeństwo, adoptują dzieci i będzie więcej kompletnych rodzin, tak? Że równie dobrze można tak myśleć i on do tego się odwoływał, więc widzimy, że ten brytyjski podział na prawicę i lewicę no i centrum, tam centrum prawie nie ma. To jest śmiesznie, bo w Anglii nie ma centrum. W Anglii liberalizm jest obecny to tu, to tam wysypkami. No tak, ale z kolei jest obecny na zasadzie takiej, że konserwatyści są konserwatywno-liberalni, a lejburzyści są socjalistyczno-liberalno. Tak chyba to się chyba ujawnia ten liberalizm. Ale nie, wiesz o co mi chodzi, że w Wielkiej Brytanii to, co mi się podoba, już jeżeli mówimy o konserwatyzmie jako o pewnym świadomości, nie, konserwatywnej, już mniej chodzi mi o politykę teraz, nie, w tym momencie, to, że tam jest dbałość o tą tradycję i wiesz, ja mieszkałem tam 3 lata w Szkocji, to widać, że to się to pielęgnuje po prostu, nie, wiesz, nawet to, że jeżdżą lewą stroną, jak są te rozprawy sądowe, sędziowie mają dalej te peruki, coś takiego, nie, wiesz, i widzisz, jest to konserwatyzm, który jest taki, powiedziałbym, sympatyczny, wiesz o co chodzi, nieinwazyjny, nie taki, wiesz, jak właśnie w Polsce, taki zionący nienawiścią do wszystkiego, co jest odbiega od jak troszkę na milimetr od, wiesz, katolicyzmu sprzedsoborowego, nie? Czaisz. No bo ja też widzę konserwatyzm jako środowisko dżentelmenów, którzy propagują na przykład czytelnictwo tego Szekspira, czy wiesz, coś takiego i jakieś takie kluby i jak najbardziej spoko to jest, nie? No właśnie to jest jeszcze ta kwestia właśnie romański, europejski, łaciński socjalizm i ewentualnie latynoamerykański. To są dwa różne, mi się wydaje, bo mi się wydaje, że jak spojrzeć na prawicę dawną w Hiszpanii czy we Włoszech, to ona była raczej ostra, rygorystyczna, tak jak w Polsce. Mimo że tam się wykształcił taki śmieszny model w XIX wieku, czego w ogóle nie ma w kulturach słowiańskich i germańskich, czyli że jak to się mówiło, rodzina zwyczajna francuska czy tam włoska rodzina, czyli ojciec wolterianin, matka katoliczka. No i nieustanny łomot o to, czy mały Giorgio, czy Serge, czy Sergio będzie bardziej tak, czy bardziej śmak. No i tutaj, że trzeba się modlić, a ojciec tam... I to był dosyć naturalny podział, bo ojciec chodził do pracy i tam się ścierały te ideologie, a matka była tradycyjna, bo była poza... Wiesz, i ten podział jest dosyć ciekawy, bo on jest taki typowo romański, europejski romański, wydaje mi się, nie? Bo z tego, co ty... I po prostu tam lewica wygrała. I ona po prostu wygrała, przeszła po trupie prawicy i ona stoi zwycięska. Natomiast w innych krajach no to po prostu był jakiś miks bardziej tych germańskich, powiedzmy. Jakiś miks się utrwalił. Nie wiadomo, kto wygrał tak naprawdę. Nawzajem się
Dlatego takie przerażenie, to jakiś każdy Zapatero czy ktoś budzi takie przerażenie u tych Terlikowskich budził i tak dalej, bo to był taki faktycznie taki, wiesz, pa-pa-pa-pa-pa i tutaj martwe cielsko prawicy, nie? A tam to nie wiadomo, co się stało w tych krajach germańskich, a ty ciekawie mówisz o tym, jak mówisz o Meksyku, to ciekawie to wygląda, bo wynika z tego, że wszyscy do kościoła chodzą, a nie tylko kobiety. Tak, tak, jak tak. Do dzisiaj tak jest w Neapolu, że raczej kobiety chodzą do... I w ogóle lewica jest bardziej taka kościołowa, nie? Tak, tak, tak. W Ameryce Łacińskiej, nie? Tak, aby się wydawało, że będzie łacińsko, to będzie tak łacińsko jak w Europie łacińska. A gdzie tam? Powiedz coś więcej właśnie o tym, jak to ta lewica i... mówiliśmy, ale warto to w tym kontekście. Nie, no właśnie, bo ta lewica meksykańska, no to zobacz taki pierwszy przykład z brzegu. Obecny prezydent jest z partii, która się nazywa Movimiento de Regeneración Nacional, czyli Ruch Odrodzenia Narodowego. Więc jeżeli w Polsce bym wystartował z taką partią, to wszyscy myśleli, że to jest jakaś prawica, szuria, wiesz, odjechana taka, wiesz, w stylu Żebrowskiego, a tam to jest lewica, nie? Taka koalicja centrolewicowo z jakimiś tam też bardziej radykalnymi tam jednym ugrupowaniem, nie? I tak samo lewica jest bardziej właśnie kościołowa, nie? Że tutaj ta cała teologia wyzwolenia to jedno, ale też... mówiłeś, że nie wyganiają kobiet z domu, żeby pracowały koniecznie zarobkowo i tak dalej. Mówiłeś o tym też, to było ciekawe, bo lewica ma takie tendencje zazwyczaj w Europie. Aha, właśnie to, co chciałem powiedzieć. To dlaczego ja lubię też tę lewicę latynoamerykańską, że właśnie tam jest... Te wartości rodzinne są takie kultywowane, że oni tak naprawdę bardziej lansują taki konserwatywny model rodziny, nie? Czyli znaczy nie, że nie mogą, znaczy w sensie, że mogą się, bo w Meksyku mogą się żenić geje, lesbijki, już teraz jest to postępowe, ale chodzi mi o to, że te mówi się o tym, że wartości rodzinne, że miłość, wychowywanie dzieci, nie? Że taki fajny przekaz idzie. A mi się wydaje, że trochę, czy nie jest tak, to ty mi też powiedz, bo czy u nas w Europie Zachodniej nie jest trochę tak, że lewica i liberałowie stawiają na taki model, wiesz, że niezależności, wiesz, tak, że każdy musi się realizować, w sensie, nie, tutaj, że za dużo tej rodziny, nie, mówienia o rodzinie, nie? Nie wiem, jak ty to, bo mi trochę tego brakuje na lewicy, nie? To prawda, że tego jest dużo. Ja kiedyś byłem nawet, można powiedzieć, że jak najbardziej, to się nazywa antyfamiliaryzm i to faktycznie tego jest sporo. Ja pamiętam, że w Racjonaliście było kilku, ze dwóch, trzech antyfamiliarystów i oni mówili, to było trochę na tej zasadzie, że ludzie powinni bardziej być, większe relacje kłaść na przyjacielskie relacje, a na rodzinne mniej. I tu się zawsze znajdzie trochę argumentów, bo się powie, przyjaciół można sobie wybierać, a na rodzinę jesteśmy skazani, prawda? Czyli rodzina jest antyliberalna w tym sensie, czy antylewicowa też trochę, i antyemancypacyjna w ogóle, w tym sensie, że tak, trzyma, prawda? Ale wiesz co, ale potem śmieszna sprawa, bo ja dostrzegłem... Ale widzisz, to są problem... te kulturowe, widzisz, bo mówimy o tym, że ta tak. Lewicowcy, liberałowie są w różnych krajach różni, no to właśnie dlatego mówię, że ta lewica latynoamerykańska jest bardzo taka i kościołowa i ci wszyscy... O, na przykład prezydentem Paragwaju został, on się nazywał Fernando Lugo, czyli facet, który był 30 lat biskupem katolickim, wiesz, współpracował z organizacjami, ze związkami zawodowymi przez 30 lat i był biskupem i go poproszono, żeby stanął na czele centrolewicowej koalicji, zrzucił urząd biskupa i został prezydentem, nie? No to by było jakby to. No tak, to jest niesamowite. Ale ja nie chciałbym. Jędraszewski na przykład. No właśnie o to chodzi, to że poseł by... nie chciał tak. Tego. Myśmy mieli tego w Gdańsku, tego Głudzia, którego wypieprzyli niedawno. To przecież on miał i pseudonim Flaszka, i wiesz, i od miasta Gdańska Te wartości rodzinne słabo reprezentował, jak miał pseudonim Flaszka. Że co? Tak. Te wartości rodzinne słabo reprezentował w sumie.
Lepiej ten komunista, Lugo. Tak, no dlatego może, ale właśnie widzisz, bo to też jest inny katolicyzm tam latynoamerykański, że tamten Lugo to był taki, że wiesz, on uważa, że jako, że jest biskupem, to jego misją jest służba, opieka nad ludem swoim, wiesz, i tak dalej, kotowarzyszenie. Tu mamy fajny obrazek Jędraszewskiego wprowadzający małżeństwo LGBT. Ale no właśnie, bo to sobie zdajemy sprawę, jak dużo zależy od kultury i kto sięgnie po które hasła, zależy od kultury, od historii. Tak, to jest ciekawe. Nie? One są takie właśnie do wzięcia, te wszystkie hasła, że tutaj no bo... niezależność weźmie prawica, bo w sumie prawica, tak jak sobie myślę o Calderonie, o Vincente Foxie, to prawica jest taka właśnie, tu biznesik, jednego dnia w Monte Carlo, drugiego tam w Nowym Jorku, trzeciego w Hongkongu i przez telefonik i coś tam, a kobieta, jaka kobieta, nightclub, żona, a jaka tam żona, tak. Nightclub i tam biznesiki, a nie tam jakieś tam... No, właśnie. Tak, a u nas jest odwrotnie, że Ursula von der Leyen, dobra konserwatystka, ma szóstkę dzieci, dobrze, na Hollande popierdala na skuterku do swojej połowy kochanki, bo miał połowę Trierweiler dla siebie w menage à trois, a druga należała do kogoś innego, nie? I teraz wyobraźmy sobie, jak wygląda spotkanie meksykańskiego lewicowca z Hollandem. O, a meksykański lewicowiec to tak on... Tak samo jak spotkanie biskupów z tych dwóch krajów. Tak, ale wiesz, meksykański lewicowiec to też, wiesz, ubierze się w strój ludowy, albo też... Na przykład są te takie koszule, co nie mają, guajawera to się nazywa, te guajawery noszą na terenie Karaibów, nie? No to właśnie ci lewicowi, właśnie żeby podkreślić swoją latynoamerykańskość i że są razem z ludem tutaj, czyli właśnie takie widzisz, ubierają się w te stroje, nie? I wiesz, czyli widzisz, to też jest taki konserwatyzm taki, który u nas raczej się kojarzy z PiS-em, nie? Taki... A tam tak, to jest ja właśnie... sobie nie wyobrażam za bardzo, żeby... O, ale widzisz, to dlatego jest fajne, bo dlaczego ja też bardzo polubiłem, w sensie mi się taki otrzeźwiający był ten pobyt w Meksyku, to, że jest taki teoretyk fajny polityki, który się nazywa Ernesto Laclau, on jest argentyński filozof, on jest właśnie, robi to samo co Žižek mniej więcej, nie? I on formułuje taką teorię polityczną, że na przykład widzisz, są jakieś postulaty, społeczne. I teraz cała walka jest, polega na tym, żeby czy te postulaty, żeby wyrazić w dyskursie na przykład liberalnym, czy socjalnym, nie? Bo chodzi na przykład, dajmy na to feminizm, nie? Feminizm może być artykułowany zarówno przez stronę liberalną, a przez lewicową. I myślę, że teraz na przykład będzie walka, jak będą wybory w Polsce, wiesz, kto tutaj, wiesz, ten elektorat no tak, tęczowy przyciągnie, platforma, czy lewica, tak. Nie? Widzisz, aha, nie? Aha. Ja tak a propos tych wartości rodzinnych zauważyłem, że jak była pandemia, to troszkę ten antyfamiliaryzm i ten friendyzm troszeczkę zmitygowałem, bo się okazało, że jak wiesz, jest pandemia, to tak bardziej na rodzinę można liczyć, nie? Zwłaszcza, że same te obostrzenia były tak zrobione, że rodzinne relacje no nie mogły być przerwane, natomiast tamte mogły być reglamentowane i sobie człowiek zdał sprawę, że jaka to jest duża część życia, ale faktycznie to tylko pokazuje jeszcze bardziej, jak bardzo ja jako liberał europejski właśnie nie pomyślałem o tych tych sprawach. Widzisz, bo tutaj chodzi o coś takiego. Ale my jesteśmy, dwuskrętni. My podbieramy to z prawicy, to z lewicy, więc tutaj to nie jest aż takie zaskoczenie. Ale widzisz właśnie... Europejski, który jest mało rodzinny, to... Tak, coś chciałem powiedzieć. Ale właśnie widzisz, chodzi o to, że widzisz, że niektóre postulaty widzisz polityczne, społeczne, że tak powiem, nie mają w sobie zakodowane, czy bardziej pasują do liberalizmu, konserwatyzmu, czy socjalizmu, tylko właśnie chodzi o to, widzisz, że ten główna walka polityczna polega na tym, żeby po prostu no ten postulat został wyrażony w ramach dyskursu tam lewicowego, albo w ramach dyskursu liberalnego, nie?
Ale właśnie ciekawe jest to, że widzisz, że bo o co chodzi, że wartości rodzinne reprezentowane przez to, jak się opowiada w Ameryce Łacińskiej, jak lewica latynoamerykańska opowiada, to jest coś przyjemnego, a wizja rodziny przedstawiana przez konserwatywne media typu telewizja Trwam, tak, jest taka, że dziwię się, że jeszcze ktoś chce mieć rodzinę. No, nie ale wiesz, o co chodzi, bo to, no bo to jest takie nudne. Ale to może wynika z tego, że wiesz, Meksyk i inne kraje tamtejsze, one, Wenezuela i tak dalej, one się oderwały od Imperium Hiszpańskiego, więc na początku były, od razu były republikańskie, troszeczkę masońskie nawet. Ja mam takie wrażenie, że Watykan się pogniewał trwale. Wiesz, o co chodzi, że pogniewał się bardzo trwale. I w związku z tym oni wytworzyli taki model, że a tam Watykan, my mamy swoją własną wesołe, masońsko-narodowe duchowieństwo i tyle tam, nie? I to stąd ten podział, bo na przykład dlaczego przyjechał ten cały Jan Paweł II do Meksyku, to przecież on go mówił, że za bardzo masońskie, że to, że sro, że owo. Przecież to była okropna taka tyrada, w ogóle niepodobna do tego, jak on tutaj ciepełko mówił w Europie, nie tylko w Polsce, tylko w Europie, gdziekolwiek był to wszystko. A tam było widać, że on jest wściekły, że te sprawy właśnie chyba rodzinne całkowicie wymknęły klerykałom i że w ogóle klerykalizmu takiego w typu europejskim to prawie tam nie ma. Widać było tą wściekłość, tą bezsilność. No w ogóle to tam wiesz, Jan Paweł II miał straszną kosę z tymi teologami z tego nurtu teologii wyzwolenia. No na przykład właśnie Watykan największy miał problem z Brazylią, bo tam episkopat był taki bardzo marksizujący, że tak powiem, znaczy w oczach Watykanu, nie chcę, lewicowy, okej? No tak, wiesz, Brazylia to jest kraj, w którym mieszka najwięcej katolików, więc Watykan nie mógł, no wiesz, to jest ciężki orzech do zgryzienia, no, nie wiesz? Najgorzej jak można, no. I popatrz, i tego, który redagował, ten Leonardo Boff, ten mój ulubiony teolog brazylijski, który no jeden z głównych przedstawicieli tej teologii wyzwolenia, on redagował postanowienia jakiegoś tam synodu biskupów brazylijskich, no i został wezwany na dywanik, nie? Że tak powiem, że Watykan nie mógł ukarać całego episkopatu brazylijskiego, no to wiesz, ukarał przedstawiciela, symbolicznie tego, który redagował, czyli że tak powiem, wiesz, nie? Walka z teologią wyzwolenia jest, przecież przedstawiano ją tak, jakby każdy jeden z nich był z kałasznikowe, prawda? No przecież to bzdura, no przecież weźmy na przykład na wojna w Nikaragui na przykład, to tam mamy sandynistów, to są marksiści, czyli udający ateistów katolicy. Mówmy szczerze, jak było, udający ale katolicy, ateistów. Tak, bo tam ksiądz wszedł do rządu, ale kontynuuj, tak. Tak, no tak, ale katolicy, troszkę niektórzy udający ateistów, a niektórzy nie udający ateistów, ale z drugiej strony mieliśmy kontrasów, którym broń święcili księża też, więc w sumie mamy jedno i drugie. Nie, że, no to bo... nie, że, to, że może być tak, że z karabinem, księża z karabinem byli po obu stronach w pewnym sensie. Wiesz co, ja tak lubię o tym bardziej, żeby to tak polskiej widowni unaocznić, że ta teologia wyzwolenia, oni bardziej byli w stylu Martina Luthera Kinga, nie? Był taki, czyli bardziej właśnie... Mieli różne sny interesujące. Mieli sny, ale chodzi mi o, że non-violence, że tak powiem, podejście, nie? Czyli wiesz też, że... robienie jakichś spółdzielni, zakładanie związków zawodowych. A w ogóle to ci mogę powiedzieć, bo to pewnie cię zainteresuje, że w Brazylii powstało takie ruch, to się nazywa Comunidades de Base, czyli wspólnoty bazowe. I to były grupki sąsiadów, które się spotykały, żeby razem się raz na tydzień czy coś
czytać Pismo Święte, modlić się i dyskutować na tematy polityczne, społeczne i tak dalej. A to wynikało z tego, że w czasach dyktatury militarnej grupy religijne były zostawione w spokoju, bo było tak, że podobno jak w Brazylii, jak było zgromadzenie więcej niż 5 osób, to wpadała policja, więc tutaj mogło być czasem troszeczkę więcej. No i z tego wielkiego ruchu, który liczy 2-3 miliony członków, powstała ta Partido de Trabalho de tego, wiesz, Ignacio Lula da Silva, że to była taka, wiesz... Aha, moment przejściowy. Nie, że z tego to powstało, z tego ruchu tych, wiesz, wspólnot tych sąsiedzkich. Wprost. Tak, że to był jego, to jego była pierwsza jego baza, że tak powiem, do tego, żeby partię założyć. Nie? No. Ale to może wynikać z tego, że oni jakby już są na samym początku postkolonialni. Ja się zawsze zastanawiałem, bo kiedyś było dyskusja taka u Billa Maera, żeby to porównać z tą drugą Ameryką, tą północną, tak, tą anglosaską, no to Bill Maher w swoim programie, jak się nazywa ten jego obecny program? Real Time. On powiedział, że konserwatyści mówią dużo o Waszyngtonie, a przecież Waszyngton to był liberał. Konserwatyści byli za tym, żeby utrzymać związki z Wielką Brytanią, więc Waszyngton z definicji jest liberałem. Ale zobacz, jak można na to w różny sposób spojrzeć, prawda? Ale Waszyngton i te jego sztywne moralne takie przekonania, nie, I cannot tell a lie, nie mogę kłamać, on mówił zawsze, nie mogę kłamać. Do dzisiaj jest to czasami śmiane, śmieją się na przykład, że takie są, były takie w tym American, nie, jak to się nazywa, Family Guy, taki był w tym, tak, w tym bajka, tak, filmowanym tak. Dla dorosłych, było coś, taka scena, gdzie jest mały Georgie i on jest brany na dywanik przez tatę i mówi, słuchaj, czy to ty bez pozwolenia przesadziłeś to drzewko w ogrodzie? A my, I cannot tell a lie. No dobra, tak, to byłem ja, przyznaję się, nie? I czeka na to, aż mu wtrzepią. No dobra, a te pamflety tam antybrytyjskie w twoim pokoju, to co? Ale jest śmieszna sprawa, że tak, że rygoryzm moralny może być podciągnięty pod prawicę i został w Ameryce, a w sumie Bolivar też był rygorystą moralnym w sumie, a nie zostało to podciągnięte pod prawicę. A mamy tu i tu bunt antykolonialny. No tak. Bo na Washingtona lewica czasem też się powołuje, ale nie tak pięknie jak na Jeffersona i na tych, co bardziej, wiesz, oni sobie wybierają, lewica sobie wybiera tych, co bardziej lewicowych z ojców założycieli. Znaczy, co się zaraz powiem. A tutaj mamy tak jakby sięgnięto po wszystkich, chociaż nie? Bo widzisz, tutaj to co ty zwracasz uwagę, to jest w pewnym sensie marksizm taki w praktyce, bo widzisz, zobacz na czym to tutaj, co coś powiedział, że tu polega to na tym, że konserwatyści i liberałowie chcą się ustalić, wiesz, czyj będzie ten George Washington, nie? No. I widzisz, i tak naprawdę, wiesz, bo... Nie ustalili, chodzi? Bo to jest nadal... Nie, to się nie da ustalić, ale widzisz, cała walka polityczna między innymi polega na tym, właśnie dlatego Marx o tym pisał, że te spory między ideami są odzwierciedleniem sporów politycznych, co nie? I tutaj, bo to nie jest tak, że dyskusja na temat tego, czy George'a Washingtona uznać za konserwatystę, czy liberała, to jest, wiesz, jakieś akademickie gremium i się tak spowoli, uczciwie zastanawiamy. Tu chodzi, tak, wiesz, to jest walka polityczna, chodzi o to, żeby, wiesz, żeby na przykład tego liberała zohydzić, nie, żeby tam powiedzieć, no to ten, co, wiesz, co wysyła dzieci do fabryki, żeby pracowały po 12 godzin, nie, i do kopalni, jest kolonialistą, imperialistą, wiesz, no to, nie? Tak, próbuję się tak. No i tak właśnie... samo, wiesz, i co, a co robi Ordo Iuris? Takich ludzi jak ja to zrównuję z bolszewikami na przykład, nie? Tak, tak, oczywiście. Nie? Jest jeszcze zabawna sprawa, że lewica i liberałowie czasami, żebyśmy trochę tych konserwatystów odstawili na chwilę, bo się w sumie na nich skupiamy, bo to nasz wspólny przeciwnik. Tak. Ale jest coś takiego, że jak myślimy o przeszłości, co lewica i liberałowie zrobili lepiej ze światem, to ja mam takie wrażenie, że niewolnictwo znieśliśmy my w pewnym sensie, ale zapomnieliśmy o wyzysku w fabrykach i to już nieśli socjaliści.
I to jest zabawna sytuacja, prawda? Że tak jakby liberał dostrzegł, że niewolnictwo jest i nieopłacalne, i wątpliwe moralnie, i tak dalej, i tutaj się wykazał. Zwłaszcza, że z tym miał więcej do czynienia, bo sam czasami handlował, ale też przedstawianie liberała jako właściciela niewolników jest głupie, bo konserwatysta równie dobrze mógł to być, a nawet socjalista utopijny mógł mieć niewolników, tylko że no to już to się tak upraszcza, nie? Ale dobra, ale jest coś takiego, że to jakoś zostało dostrzeżone, natomiast żeby zrobić ten 8-godzinny dzień pracy, To jest też w ogóle śmiesznie, że jak mamy, to już musieli zrobić socjaliści i jeszcze jest inna sprawa ciekawa, że jak się robi państwo socjalne, to czasami to wprowadzali liberałowie, jak na przykład Liberalna Partia Australii, czasami to wprowadzali konserwatyści, ale tacy nietypowi, jak Bismarck i kolejni, czasami to wprowadzali lewicowcy, jak Labour Party w Anglii. Jakie to dziwne, prawda, że kto wprowadził ustawodawstwo, albo Szwedzi na przykład wszyscy razem, że kto wprowadził ustawodawstwo socjalne i że ktoś tam wyjdzie i mówi, o lewica, lewica, no jaka lewica, właśnie w co czwartym kraju to jest lewica lub wyłącznie lewica, rzadko kiedy to robi taka czysta lewica, jak tak spojrzymy, nie? No właśnie nie ma czystej lewicy, czystej prawicy tak naprawdę, ale no. Dobra, bo ty wspomniałeś o tym 8-godzinnym dniu pracy. I o tym 8-godzinnym dniu pracy i o kwestii socjalnym, o tym pogadajmy. Bo okej, dobra, pogadajmy, bo widzisz, ja na przykład lubię takie ujęcie, żeby pokazać, że na przykład socjalizm jest po liberalizmie, jest jednym z wątków rozwojowych socjalizmu, to znaczy krytyka liberalizmu dlatego, że nie spełnia swoich obietnic, co nie? Czyli że już totalnie w skrócie, żeby to jakoś to przedstawić, to weźmy sobie, że masz wolność, równość, braterstwo, no i wkracza Marx i mówi, w systemie kapitalistycznym nie ma równości, nie ma braterstwa, wiesz, i nie ma wolności, bo jesteśmy zniewoleni przez pieniądz, no nie? Więc to są, wiesz, tutaj jest to, że to są podejmowane pewne wątki, których liberalizm nie rozwiązał, a dwa, że jednak trzeba wziąć pod uwagę, że kiedy się rodził liberalizm, no to nie było fabryk. Liberał odpowie, że jest wolność, bo nikt nie musi już pracować tak jak jego ojciec, możesz wybrać pracę. Jest równość wobec prawa, masz prawo do prawnika, wiadomo, że to różnie z tym bywa, ale jest, a dawniej nie było, szlachcic był ważniejszy, nie? Tak, ale jaki miał wybór, wiesz, znaczy widzisz, ta klasa robotnicza w XIX wieku to no nędzę cierpiła, jaki oni mieli wybór, no pójść do jednej fabryki albo do drugiej? Liberałowie uważali, że wolność jednostki jest zgodna z naturą, w tym sensie, że no wystarczy wyrzucić tak, te przesądy klasowe, czyli dobra, ale szlacheckie przesądy, no i niewolnictwo też, bo to jest też przesąd klasowy, i szlachtę i niewolnictwo wyrzucić, w tym momencie to decyduje, powinien decydować głównie talent, ale tak naprawdę decyduje urodzenie plus talent. No i że to jest tyle, ile można uzyskać, bo jak się zacznie przy tym manipulować, to potem będzie, to czemu ja mam być karany, że jestem synem bogacza? W drugą stronę może być, nie? Od razu sprawa. Wiadomo, wszystko można. Ale o co mi chodzi? Chodzi o to, że wiesz, mi chodzi o coś takiego, że w momencie, kiedy powstawał liberalizm, nie było społeczeństwa masowego, nie? Bo warto spojrzeć też na to w ten sposób, że zobacz, że też tak jak wtedy marksizm powstawał i tego rodzaju myśli, to też na przykład powstaje taka nauka jak socjologia, nie? Czyli uznanie człowieka jako członka pewnej grupy, nie? Że jest społeczeństwo, ono się dzieli na grupy i że człowiek jest częścią jakiejś tam grupy, nie? Tego typu ujęcie człowieka powstaje. I wiesz, a liberalizm moim zdaniem trochę nie spojrzał na to w ten sposób, no bo nie było społeczeństwa masowego, nie? Nie było tych miast, które mają pół miliona, milion fabryk, które zatrudniają tysiące, nie? No tak, ale dzisiejszy liberał też uważa, że trzeba chronić jednostkę przed tą masowością właśnie, bo na przykład ja nie jestem akurat miłośnikiem pana Rawlsa,
który jest strasznie modny i on chciałby zrobić tą jednostkę już kompletnie wyabstrahować. Ja nie jestem miłośnikiem Rawlsa, uważam, że to jest niepotrzebne kompletnie nauki, że wystarczy nam kompletnie Voltaire, Mill, Hume i Locke i ci tam Popper ewentualnie i tak dalej nam całkowicie wystarczają, niepotrzebny jest Rawls do niczego i ten jego abstrakcjonizm, ale jest tendencja raczej taka, że żeby właśnie tego, bo zobacz, jaka to jest dziwna sprawa, żeby zrobić równość wobec prawa, to musisz uznać, że ten człowiek abstrakcyjny troszkę jednak istnieje też, oprócz tego realnego. Tak, ale... I na to musi nacisk nadal być, bo... Nie? Tak, ale widzisz, ja to widzę w ten sposób, że zobacz, że ten liberalizm XVII-wieczny, kiedy się tam kształtował, to on postrzega człowieka jako jednostkę, nie? Więc no za tym idzie pewnego rodzaju twierdzenie metafizyczne, antropologiczne, nie? Że człowiek jest substancją, człowiek jest takim odrębnym bytem, nie? No właśnie, ten XIX wiek wkracza i wtedy i mówi, no nie, no ale tutaj jest jednak trochę tak, że człowiek jest jednostką, ale też jest częścią jakiejś grupy, nie? Że zauważ, jak wygląda parlament. Parlament to nie jest tak, że się zbiera na przykład 200-300 randomowych ludzi i w toku debaty z tych 300 głosów pojedynczych tworzy się ustawa. No nie, teraz są partie polityczne, nie? No ale ta dyscyplina partyjna może być, a może i nie być. I liberał powinien jej nie być. Może jej nie być, ale wiesz, ale ustawy... I tak się stykają, wiem o co ci chodzi. Ale ta partyjność, zawsze będzie odgrywała jakąś rolę, większą lub mniejszą. Ale ten klasyczny liberalizm troszeczkę jakby nie zwraca na to uwagi, nie? Tylko mówi, że no wszyscy jesteśmy tymi... No tak, ale bo my się bardziej boimy, że uznamy, że to jest normalne, że jest ten nacisk i że trzeba się z tym pogodzić, a my wolimy nawet trochę przesadzić z tą jednostkowaniem, z tym indywidualizmem, żeby utrudnić właśnie to ubijanie głosów poprzez naciski tych jednostek na siebie nawzajem. My w ten sposób będziemy patrzeć. To znaczy wolimy mówić, że to jest bardziej jednostkowe nawet niż jest, żeby nie było tego ryzyka uklepania na siłę czy też przez jakieś tam manipulacje. Czyli krótko mówiąc, wiesz, bo jakbyśmy uznali, że to jest no grupowe interesy, bla, 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 no to czemu nie zrobić 100% dyscypliny partyjnej i w ogóle nie będzie... Ale nie, nie, ale właśnie widzisz... W Sejmie zasiadał tylko Kaczyński, Tusk i parę osób jeszcze i to by było jakby uznać, że grupy są takie naturalne i wszystko według nich. Nie, 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 tylko właśnie widzisz, bo chodzi o coś takiego, że żeby... Łatwo powiedzieć, trudno zrobić, nie popadać w skrajności, nie? Czyli żeby uznać, że człowiek jest jednocześnie, wiesz, jednostką, ale jednocześnie jakimś reprezentantem jakiejś grupy. No i widzisz. No bo my jesteśmy, Jesteśmy jednym i drugim. Tego nie ma jak zadekretować. Ja myślę, że my mamy inne obawy. Wy macie obawy, że się zatomizujemy, a my mamy obawy, że się zglajsza i szachtujemy. Tak. Obawy są inne, bo emancypacyjne dążenia i liberałów są podobne, tylko... Tak, tak, ale, widzisz, ale sam widzisz, że jakby nie da się, właśnie widzisz, bo chyba moim zdaniem trochę to można na to spojrzeć w ten sposób, że najpierw było ujęcie człowieka jako jednostki, potem było ujęcie człowieka jako członka jakiejś grupy, czy jakichś tam mechanizmów społeczno-politycznych, które tworzą jednostki tożsamości i tak dalej. No a teraz żyjemy w takim właśnie fazie, która mówi, że jest jedno i drugie i one jakoś tam wpływają, ale nie da się właśnie określić, czy bardziej to, czy bardziej tamto. No, nie zmierzysz tego, nie? Czy 60-40, 50-50, no nie da się, nie? Ja bym powiedział, że grupowa emancypacja miała miejsce w czasie reformacji, więc reformacja ma taki troszeczkę w tym tylko sensie protolewicowy posmak, że ona rzeczywiście patrzy na grupę, bo my to Boga wyznajemy tak, a tamci to tak i my chcemy, żeby my, jako my, mogli też tak.
a liberałowie chcieli osłonić ludzi, którzy w ogóle na przykład religii nie chcą i albo chcą po swojemu filozofować, chcą o niej. I w ten sposób to też nie mogło być tak, że się mówiło ani Rzym, ani Genewa, tak? Że to nie wystarczy, że jeszcze są potrzebni tacy, którzy będą mieli to w dupie po prostu, wiesz, obie te masówki, tylko po prostu będzie możliwość, żeby istniał i rozwijał się taki człowiek, który sobie tam dowolnie łączy te elementy, bo taki też jest potrzebny. Więc liberalizm troszeczkę spojrzał na potrzeby trochę innych grup społecznych, mi się wydaje. Liberalizm raczej patrzy na takich ludzi na przykład, że ktoś na przykład jak przodkowie Spinozy uciekli z Portugalii, bo tam byli prześladowani, no to tam się urządzili tam w Holandii, no i jak to zrobić, żeby Holandia była taka, że się wszyscy zmieścili, a niekoniecznie, żeby tutaj wielki wezyr kalwinizmu partraktował z wielkim wezyrem katolicyzmu, bo to nie o to chodzi, nie? Więc dlatego liberalizm ma ten taki strasznie indywidualistyczne podejście, że do cholery z tymi wszystkimi lordami wiary, bo to są lordzi wiary, nie? Do cholery z tymi wszystkimi politykami religijnymi, wypierdolić to i człowiek decyduje sam, więc on musiał tak być skonstruowany, bo liberalizm dostrzegł, że właśnie reformacja jeszcze wszystkiego nie załatwiła, jeszcze jest najlepiej w bo jak w konstytucji zacząć myśleć interesami grupowymi, to bardzo trudno będzie jedność konstytucyjną zapewnić obywatelom, bo wtedy będziemy się zastanawiać, a co jest bardziej typowe, a co jest może takie bardziej, że ten naród bardziej z tym, a może to będzie bardziej tak dla dobra całego narodu, to te grupy będą trochę ważniejsze, wiesz. No. Tylko wiesz, tak dlatego to, co wszystko mówisz, jak dlatego ja nie lubię, jak czasami się to pozycjonuje, że liberalizm albo socjalizm, jakby, że każą mi wybierać, nie? Bo chodzi o to, że wiesz, jednak te wolności, swobody liberalne, no są tak zakorzenione, wiesz, u nas w Europie, że jakby tego się pozbawia, czyli swobód obywatelskich, wolności słowa, no to jest tyrania. De facto, nie? Ale z kolei, moim zdaniem, i dlatego tutaj cenię, jak to wiadomo, ale czasami mi się wydaje, że troszeczkę liberalizm jest, bywa, w sensie ślepy na taką sytuację społeczną, nie? I o co mi teraz chodzi? Że na przykład, jak czytałem tego Piketty'ego, ten kapitał w XXI wieku, tam fajny argument się pojawia, że on generalnie mówi, że ten w Stanach Zjednoczonych ten liberalizm wypalił. Nie? Znaczy abstrahuję od tam niewolnictwa i tego wypalił, dlatego że wszyscy, co tam przypłynęli, byli mniej więcej równi, nie? No bo każdy brał tyle, co tam na statek się zmieściło, rozumiem. Że wszyscy byli mniej więcej równi, tak. Plus ziemia była mega tania, co nie? W związku z tym, wiesz, ten... Nawet za darmo rozdawali czasem. Ale o co chodziło? Że rzeczywiście był ten mit Pucybuta, bo chodzi o to, że w tym momencie chodziło to tyle, ile jesteś w stanie przerobić na tym polu swoją pracą. No to tyle masz, nie? I widzisz, i teraz porównujesz to, a na przykład taki Meksyk, nie? Bo właśnie widzisz, jak ja robiłem ten film o tym perypetiach XIX wieku, że ten liberalizm tam do przodu cofał się. Taki zygzak cały czas to był ten XIX wiek, nie? I mi się wydaje, że to wynika z tego, że w Meksyku Hiszpanie po prostu zainstalowali system feudalny na dzień dobry, nie? A potem wiesz i widzisz, wiesz o co chodzi, i wtedy jest grupka na górze jakiejś tam tej neoszlachty, ten królski, cała masa Indian, biedaków, chłopów, nie? I teraz nagle, dobra, wprowadzamy liberalizm i wiesz, jakby okej, no to teraz konkurujmy, albo że tak wiesz o co chodzi, nie? Że już masz od razu na dzień dobry, na starcie jedni mają cały pieniądz, połowy terytorium, wpływy, nie? A tutaj inni, to masz biedaków, którzy nie mają nic, nie? I w związku z tym w takich warunkach, gdzie są takie nierówności ekonomiczne, demokracja źle działa, te swobody obywatelskie moim zdaniem się nie
nie realizują. Ale są też inne teorie, dlaczego tam demokracja źle działa. Że na ja wiem, jest mnóstwo teorii, bo na tym można tysiąc teorii. Że wszyscy sędziowie byli z Hiszpanii. Nie, ale wiesz, jakby... wynieśli, jak Bolívar przepędził Hiszpanów, to przegonił wszystkich korregidores, czyli wszystkich... Tak, ale wiesz, jakby, ale mi się wydaje, że jakby jedno nie wyklucza drugiego, nie? To są różne ujęcia, ale uważam, że Ameryka jest bardziej takim laboratorium sensu stricte, nie? A tam jest taka bardziej po prostu taka Hiszpania średniowieczna przerzucona na drugą stronę. Tak. Zgadza się. To samo można powiedzieć, wiesz, o południowych Stanach, że nagle, wiesz, daje się wolność tym czarnoskórym Afroamerykanom, tak? I okej, czyli wszystko git, tak? No nie, ale mogą się wynająć na dniówkę, nikt ich nie będzie bił i tak dalej. Nie, ale moim zdaniem podejście lewicowe by jednak próbowało w jakiś sposób, wiesz, uwłaszczyć tych, którzy byli przez... Ja uważam akurat, że reformy rolne i takie przycięcie troszeczkę piórek bogaczom odrobinkę, to nie jest nic. Na przykład dla mnie David Lloyd George jest właśnie liberalnym bohaterem, że on troszeczkę jednak te prawa spadkowe troszeczkę tak przyciął, żeby się opłacało szlachcie nie trzymać wszystkiego przy sobie, tylko dawać dzierżawcom, i to było dobre z punktu widzenia zarówno lewicowego, bo byli ci dzierżawcy, to powstawała nowa, zasobna grupka społeczna, która troszkę miała, troszkę, i to fajnie, bo jest z czego bazę podatkową i tak dalej. I z liberalnego też, no bo nowe biznesiki, tam się wszystko kręciło, nie? I inicjatywa ludzka, nie tylko biznesowa, tylko ogólna, się zaczęła kręcić, prawda? Że już to nie było takie archaiczne, że wielki lord od jednej, że większa ziemia niż miasto obok, nie? Że takie coś, prawda? Więc... bo jeszcze co chciałem powiedzieć, jak wspomniałeś o tym Adamie Smithie, co moim zdaniem warto powiedzieć, to, że zobacz, że używanie jakby jego argumentacji pod szyldem neoliberalizmu jest według mnie ideologicznym nadużyciem. Nie? On nie był w ogóle neoliberałem. On był ale o co mi chodzi? Bo wiesz, jak on pisał o wolności gospodarczej, o tym, że nie powinno być regulowane, że to wszystko powinno być regulowane przez niewidzialną rękę rynku, nie? To on to pisał w sytuacji, gdzie wiesz, miałeś większość jakichś feudalnych stosunków i tak, tu był jeden rzeźnik, tam był jeden piekarz, tak, nie? Tak, i tak. Wtedy, wiesz, i to inaczej wygląda... Ale wiesz, o co mi chodzi, inaczej wygląda konkurowanie tego typu, że wiesz, jest tu jeden piekarz, jeden jakiś tam szef, ktoś tam ma mały zakładzik, a inaczej, jeżeli masz konkurowanie, gdzie masz korporacje, które są 5 razy bogatsze od Polski, wiesz, o co chodzi, tak. Albo jeszcze więcej. To nie jest w sensie. Ale on wcale nie uważał, że państwo może, że co państwo za co się nie weźmie, to spieprzy, tak nie uważał wcale. Nie, to jest inaczej, że jest przeinaczany, to inną swoją drogą. Tak, nie uważał, że, bo ja nie jestem miłośnikiem Adama Smitha, ale no trzeba oddać sprawiedliwość, ja raczej dbam o ten społeczny liberalizm bardziej. Oczywiście wolny rynek jest tego elementem, ale dobra. W każdym razie Adam Smith rzeczywiście, to nawet Erich Fromm zauważał, żeby było śmiesznie z lewicowców, też, że Adam Smith nie wieszał psów na państwie, nie uważał, że on wieszał psy na szlachcie i na mytach, na cechach rzemieślniczych, na ograniczeniach rozmaitych, na koncesjach, na takich rzeczach wieszał. No właśnie, dlatego... Ale nie na państwie jako państwie. I jeszcze w dodatku nie uważał też rynku za Boga, a o niewidzialnym ręce mówi raz na 1000 stron. Więc ale właśnie, bo... To później w XIX wieku jest liberalizm, tak zwany liberalizm manchesterski, czyli tak naprawdę laissez-faireizm manchesterski, nie żaden liberalizm, który mówi, że rynek sam wszystko wyreguluje, a przeszkadzać temu nie wolno, bo to tylko przesypie z pustego w próżne. Tak uważał Richard Cobham w XIX wieku, w latach 30., a nie Smith. Więc to jest, tak, to stąd się bierze ta pomyłka chyba. Smith to bardziej nie, się w Ricarda zamienia później. Nie, ale mi chodzi tylko i wyłącznie o ideologiczne wykorzystaniu, nie?
Tak, tak, ja wiem. Odnoszę się do tego i mówię, że masz rację właśnie, o to chodzi. Tak, 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 no bo wiesz, bo to jest coś takiego, bo to jest wątek, który Żyżek też często eksploatuje, że wolność to jest puste znaczące, nie? I to chodzi nie puste, nie na zasadzie, że to jest nic nie znaczy, wiesz, nic nie warte czy coś, tylko chodzi o to, że to wolność jest takim pięknym, piękną wartością, do której każdy chce się przypisać, nie? I właśnie chodzi o to, że teraz, wiesz, jest, o dlatego jest różne i nie ma jednej stałej definicji wolności, nie? No bo tak, bo na przykład kiedyś była taka bardzo modna definicja, znaczy o wolność się fajnie kłócił Fryderyk Wielki z Wolterem, bo Fryderyk powiedział coś takiego: wolność to jest panowanie nad swoimi emocjami, wolność to jest panowanie nad swoimi uprzedzeniami i tak dalej. I że to jest wolność, czyli wolność jest w sumie dyscypliną racjonalistyczną, tak powiedział. A Wolter wtedy powiedział: nie, to w ogóle nie jest wolność. Wolność to jest zdolność działania, to jest zupełnie coś innego. Więc zobacz, jak się fajnie zderzyli, nie? Obaj byli liberałami w sumie. I się tak, kompletnie coś innego widzieli. Tak. Ale wiesz, też prawda jest taka, że no co, no my tym pojęciem wolności się posługujemy co chwila, a tak naprawdę jakby kogoś zapytać, jak on ją definiuje, to wiesz... No bo wiesz, uważał, że jest przestrzeń wolności, tak, że między dwiema władzami, które będą konkurować, czyli na przykład królem i parlamentem, będzie przestrzeń dla wolności, bo nikt całości nie zawłaszczy jednostki. Tylko ta jednostka będzie mogła się bardziej podczepić tu albo podczepić tam, sobie gdzieś tam krążyć, załatwiać swoje sprawy. I o to chodziło. Czyli dla Montesquieusza wolność to była tak naprawdę taka możność skręcenia w tą i w tamtą, załatwianie swoich spraw i że cię nikt nie prześladuje za to, nie? Coś takiego. No. Więc ja w sumie uważam, że Montesquieu chyba był najbliżej tego, że wolność to przestrzeń. No właśnie nie podejmuję się, bo no nie wiem, bo widzisz... ale ja mówię, że jakbym już miał wybierać, nie, no to tak. Chyba najbliżej. No ale widzisz, masz taki główny spór. Dlatego między... ja w ogóle uważam, że Montesquieu, którego nie wymieniłem wcześniej, ale to jest główny liberał w ogóle i że to raczej myśl francuska jest ważniejsza niż anglosaska, ale ponieważ wszyscy paplają English, no to się wydaje, że ważniejsze jest to, co tam napisze jakiś neocon wczoraj, a dzisiaj neoclintonita i jakiś inny profesor z Yale'u pisze jakieś głupoty i potem, że to jest to, co najważniejsze, bo America. A to gówno tam America wie, co to jest liberalizm, bo skąd oni mają wiedzieć, jak oni nie mieli ani prawdziwego socjalizmu, ani prawdziwego konserwatyzmu, więc oni nie wiedzą, co to jest liberalizm. Natomiast żeby wiedzieć, co to jest liberalizm, to trzeba było być tak, żeby Lord Baltimore, do którego należał cały Baltimore, rzeczywiście nie mieszkał w Londynie, tylko tam faktycznie przyszedł, zakuł kogoś w dyby i obrzucił pomidorami. A żeby wiedzieć, co to jest socjalizm, no to trzeba by mieć troszkę coś więcej niż tych słynnych z pasa rdzy dzisiejszego, a dawnego pasa industrialnego, jak oni się tam, populistów z Kansas, tak zwanych z początku wieku. A, tak, tak, tak. To nie było tak do końca socjalizm, to było coś pomiędzy. Też. No tak, ale sam zauważ, jakie jest spore zamieszanie do tego, dotyczące tego, kogo zaliczyć do socjalistów, kogo do liberałów, nie? Kto jest Ja uważam, że Amerykanów powinno się zakleić im gębę i kopnąć w dupę, jeżeli chodzi o sprawy ideologii, ponieważ oni są przypadkiem szczególnym, ale ponieważ oni są nietypowym przypadkiem szczególnym, że tam nie ma w ogóle lewicy i prawicy radykalnej w ogóle, w Stanach w ogóle nie ma. Dlatego oni uważają, że jak Ocasio-Cortez powie, że podatki były wysokie, to jest komunizm, bo oni nie wiedzą, co to jest mocna lewica. Oni nie wiedzą też, co to jest mocna prawica, bo tam nigdy nie było właśnie gościa, który zakuwał w dyby i robił choćby to, co w Meksyku, ta szlachta. Więc ja uważam, że Amerykanów należy zakleić im gębę i kopnąć w dupę, jeżeli jest dyskusja o sprawach ideologicznych, nie powinni mieć w ogóle prawa głosu. I najgłupszy europejski, ja nie uważam, że tak jest w innych dziedzinach, w ekonomii na przykład, bardzo fajnie czytam coś, albo tam, nie wiem, podziale pracy, organizacji pracy, tam mnóstwo fajnych rzeczy Amerykanie mają, ale w ideologii niech zamkną ryj, bo naprawdę Montesquieu już
lok wystarczą. Nie trzeba żadnych Amerykańców, naprawdę. Mm-hmm. Oni tylko zgmatwają to, co jest proste i potem ludzie myślą, że tego się nie da w ogóle rozplątnąć. Da się, nie da się, wiesz, tam 100%, bo to nie są nauki ścisłe, ale da się. Amerykanie przez to, że są głównym narodem na świecie, najsilniejszym, to im się wydaje, że to jak oni to rozumieją, to wszyscy tak powinni rozumieć. To jest problem, że oni są przewodnikami ludzkości w wielu sprawach, to jest w niektórych sprawach fajnie, ale w niektórych nie fajnie, bardzo niedobrze. No co? No tak. Co zrobić? No, jeszcze są numero uno na świecie i ta ich kultura amerykańska to, wiesz, dominuje. Raczej tak zostaną, bo są młodsi niż inni pretendenci i, mm-hmm. i jakoś tam sobie radzą, bo pamiętasz, jak były te sprawy Tea Party i Occupy Wall Street, mówiono, że Ameryka się wali dokładnie tak samo jak teraz się mówi, nie? To jest takie gadanie, że się nieustannie walą po prostu. Tak, ale widzisz, jest coś na rzeczy, kurczę, że, bo znowu oglądałem niedawno film dokumentalny na podstawie Piketty'ego, nie, że wiesz, troszeczkę moim zdaniem, wiesz, jest delikatny kryzys demokracji na Zachodzie, który wynika z tego, że jest taka oligarchizacja, nie, że wiesz, powstają te wielkie korporacje, wiesz, ci miliarderzy i no, uważam, że to psuje, nie, jednak demokrację, nie. Więc właśnie dlatego moim zdaniem to jest ważny ten komponent socjalny, żeby właśnie, wiesz, o to mi chodzi, że wiesz, że jakby czasami jak się realizuje tą agendę taką liberalną, bez, wiesz, bez tego mówienia o tym, jaka jest pozycja, wiesz, społeczna wobec kapitału na przykład, nie? No wiesz, że tutaj trochę czasami liberalizm jest ślepy na to, nie? Bywa, nie? A wiadomo, że oświecony jakiś liberalizm europejski pewnie by, wiesz, o na przykład, no co, no jak ja mieszkałem na Wyspach, to głośny był temat, że Starbucks brytyjski wszystkie podatki płaci w Luksemburgu, nie? To był głośny temat i wtedy Cameron się zobowiązał, że wiesz, że tam, nie pamiętam w końcu, czy on tylko obiecał, czy mu się udało tam te podatki ściągnąć, nie? No. Także ten. Czyli uważasz, że w sprawie korporacji na przykład liberalizm sobie poradził, radzi mniej. No, znaczy, wiesz, nie, to nie tak, ale widzisz. To polega na tym, że te. Słuchaj, ale widzisz, to liberałowie to często są po prostu konserwatyści, którzy mówią o wolnym rynku, nie? Tak, ale widzisz, no właśnie dlatego ja cały czas mówię, że dlatego ja jestem ostrożny, mówię bywa, bo potem się zaczyna pojawiać, jaki liberalizm, gdzie, wiesz, i czy ta partia, która jest, się nazywa liberalna, jest naprawdę realizuje liberalne wartości, czy nie, no tutaj jest, tak wiesz, pole do dyskusji, nie, ale jeszcze jeśli chodzi o postęp wydaniu neoliberalnym, tym, który jest najbardziej niefajny, krytykowany. Neoliberalny to jest moim zdaniem Richard Cobham po prostu, że nie wolno, tylko wersja 2.0. Richard Cobham 1830, tylko wersji 2.0. No, że on, że wolny rynek to taki Bóg, że nie wolno nic tam pozmieniać. Ale taki typowy liberał, taki liberał monteskiuszowski, to on ma to gdzieś, że nie wolno. No będzie zmieniał. Co najwyżej się będzie bał czasami, że tak jak o tym Sejmie mówiliśmy, o tych interesach grupowych, że jak się zacznie używać argumentu pod tytułem korporacje są fajne, bo ludzie zarabiają, ale są pewne grupy ludzi, którzy na przykład pracują w Walmarcie, ale i tak muszą pobierać świadczenia, znaczy muszą pobierać zapomogi, bo to tego, że... Food stamps, tak. Nie? Tam się... Food stamps, tak, albo coś w tym stylu, ale no tak, tylko problem polega na tym, że na bazie liberalizmu można się tym, liberał się tym przejmie, ale on z samego liberalizmu nie będzie miał recepty na to. Więc to, co ty powiedziałeś, to ja się częściowo zgodzę, bo tutaj odrzucając w ogóle konserwatystów, którzy wrzeszczą, że są liberałami, są tak naprawdę tylko wolnorynkowcami i to dogmatycznymi,
to typowy liberał nie jest dogmatycznym wolnorynkowcem. W ogóle typowy liberał nie jest w ogóle dogmatykiem. To tak przy okazji. Więc typowy liberał się tym przejmie, ale sam liberalizm mu nie podpowie, jak to sobie z tym poradzić, z tymi na przykład korporacjami czy coś. A dodatkowo jeszcze naturalnie wystąpią u niego obawy, czy my tutaj nie zrobimy tak, że pod koniec tej zmiany nie będzie tak, że robotnicy będą mieli wszystko pod siebie, a korporacje będą zbankrutowiałe, tak? Na końcu tej zmiany robotnicy będą bardzo sobie wygodnie żyć, ale produkcja się przeniesie jeszcze bardziej do trzeciego świata, na przykład, czy coś takiego, nie? Tak, ale... z naszego kraju. A liberałowie są. Patrzą narodowo, jak wszyscy inni na co dzień, chociaż są uniwersalistami. Widzisz, socjaliści też patrzą narodowo, no bo na co dzień się nie da trochę ogarnąć tego wszystkiego. No. Wiesz, tutaj znowu tak, ja ci powiem, jak ja lubię ujęcia tego tematu liberalizmu czy to socjalizmu, żeby jednak zwracać uwagę na to, czy na przykład jest to liberalizm walczący, na przykład, czyli liberalizm jako idea, która ciągnie za sobą lud, żeby obalać feudalizm? Czy jest to liberalizm już klasy rządzącej, która już się na stołkach... Bo rządzący nigdy nie był nigdzie, ale... Nie, ale załóżmy, ale mówię o to nie. Mi chodzi, że bo o co chodzi, bo na przykład mam tutaj taką fajną książkę i się nazywa Ideologia i Utopia, nie? Zresztą czekaj, może tutaj, bo tutaj się czasem próbuję książki... No, bardzo dobrze. Karla Mannheima. Karl Mannheim, tak. On na przykład wychodzi z takiego założenia, że wiesz, że utopia to jest pewnego rodzaju doktryna, koncepcja, która walczy ze systemem, a ideologia to jest taka idea, która podtrzymuje dany system, nie? I zobacz, i w tym momencie, jeżeli liberalizm... Utopia walczy z systemem, a ideologia podtrzymuje. Tak, czyli utopia chce zmienić system? Polityczny, ideologia chce zachować system polityczny, nie? I w tym momencie z liberalizmu można zobaczyć, jak fajnie sobie rozpatrywać, że w czasie rewolucji francuskiej liberalizm był utopijny, nie? A na przykład, kurczę, nie wiem, taki liberalizm, to ty byś musiał mi powiedzieć, taki powiedzmy ugrupowanie liberalne we Francji, które wiesz, się już wiesz, utrzymuje władzę, robi prawo pod siebie, żeby... We Francji jest trudno, takie, bo trudno, kiedyś był Modem, ale... partia Modem i partia UDF, one były liberalne, ale one trochę znikły, ale na przykład w Hiszpanii są Ciudadanos, a w Niemczech jest Freie Deutsche Partei, FDP. To są tylko... rzeczywiście liberalne, nie? Tak, ja pamiętam, wiesz, o co chodzi, że liberalizm powiedział, że liberałowie nie podtrzymują systemu tak często jak konserwatyści, ale też czasem podtrzymują. Powiedziałem tak, bo jeżeli jest na przykład taka sytuacja, że przyjeżdżają Arabowie i oni, to my będziemy teraz zakryci za tymi kocami i nie będziecie, my będziemy was widzieć za tymi, nie? My będziemy was widzieć, a wy nas nie. No nie, no sorcia, jest transparencja, ale to no dlaczego tacy jesteście nietolerancyjni? No, bo ważniejsze jest to niż to, ale dlaczego? No bo równość jest większa, aha. Ale no więc jesteśmy zachowawczy wobec jakichś odpałów radykalnych i to coś w tym stylu, ale nie jesteśmy zachowawczy, żeby być zachowawczy, tylko jesteśmy zachowawczy w tych rzeczach ważnych dla niektórych, które by się mogły radykalnie zmniejszyć na gorsze. Więc wtedy tak, wtedy... Ja akurat ten podział na ideologię i na utopię mi się tak nie do końca podoba w sensie nazewnictwa, bo nazewnictwo jest za bardzo łatwe do układania pod siebie przez tych wszystkich Mannheimów i innych autorów, wszystkich też. Ale to jest jakby utopia dla niektórych, no to jest ideologia nie do zrealizowania, ona została zrealizowana, więc to jest jedna rzecz, ale znaczy tak, tak liberalizm rzeczywiście troszeczkę inaczej działa jak walczy, inaczej działa jak rządzi czy współrządzi. No o to mi chodziło, tak. To jest jeden sposób taki... Tak.
różnicowania. Znaczy ja mówię, nie? Że to coś jest na rzeczy, chociaż ja bym tego nie nazwał utopią ideologią, o to mi chodziło. Znaczy wiesz, tylko chodzi o... Natomiast, ale poczekaj tylko to, bo to jest dosyć chyba istotne. Wydaje mi się, że tam byli tacy myśliciele, na przykład w Anglii pod koniec XVII wieku albo we Francji po rewolucji francuskiej, to byli tacy ideolodzy, którzy musieli wymyślić liberalizm jeszcze raz, żeby on się nadawał do rządzenia w ogóle. I to jest prawda, że trzeba było wymyślić liberalizm jeszcze raz, żeby on się nadawał do rządzenia, nie tylko do protestowania, do walki z tyranią. Ale więc to są konkretne postacie. To we Francji to zrobił Guizot i troszkę Benjamin Constant. Oni wymyślili liberalizm jako do rządzenia liberalizm. I to jest rzeczywiście liberalizm, nie jakaś jego parodia, jak u Hegla czy coś. A u zachowane są wszystkie główne jego cechy, nie? I u Brytyjczyków, no to można powiedzieć, że wymyślali to Mandeville, Hume i Locke i tak dalej, żeby to się nadawało, żeby nie został tylko czymś takim jak u Algernona Sydney'a, że król jest niedobry, bo chce gwałcić tolerancję i tak dalej. No to no nie jest, to za mało. Tak. Tak, ale z tym ideologią utopią, no akurat mi się to podoba, bo jakby wiesz, on po prostu na nowo definiuje te pojęcia, niektóre one zostały zdefiniowane, no i w prowadzie ideologii wprowadził Marx i Engels, a utopii to najczęściej się do tego to Morusa, nie? Tam się powołuje tam na tą książkę, nie? No, ale nie, bo on to fajnie właśnie pokazuje, że to jest dlatego, że to jest takie wiesz, ciężko obiektywnie ustalić, co jest utopią, a co jest ideologią, i też on raczej pokazuje, że to jest taki. On to skaluje. On to przede wszystkim skaluje, nie? Że, bo na przykład mówi tak, że dla takiego konserwatysty, który jest w aparacie władzy, taki, któremu najbardziej zależy na utrzymaniu status quo, będzie uznawał za utopię wszystkie, co do jednego, koncepcje, teorie, które nawołują do zmian, nie? A z kolei taki radykalny anarchista, który ciągle chce rewolucję robić, dla niego ideologiami, wszystkie systemy są ideologiami, nie? Zresztą nie wiem, czy to zauważyłeś, że często dla tych anarchistów jest też tak, że oni nie różnicują, czy to jest komunistyczna Chiny, czy Stany Zjednoczone, że tak samo jest to jedno i drugie, to jest zniewolenie, to jest manipulacja, propaganda i tak dalej. No to był ten człowiek, który zabił cesarzową Elżbietę, czyli tak zwaną Sisi, to był człowiek, który się zasadzał na prezydenta Francji Poincarego, który się miał gdzieś tam pojawić w jakimś tym, ale... Dobra, ten prezydenta republiki nie, ale to chociaż dorwę arcyksiężna. Wszystko jedno w ogóle, nie? To dla mnie to jest po prostu niepojęte, wiesz. Poincaré całe życie był liberałem i wiesz, zupełnie inny mindset kompletnie, nie, niż Sisi. Ale tam, nie, władza to władza, czyli jakby się, wiesz, jakby się nawinął Fidel Castro i Francisco Franco, to też by bach, bach, bach. Tak. Wszystko jedno, nie? Niesamowite to jest w ogóle. Także anarchiści dla mnie są ludźmi, którzy nie rozumieją, że zresztą dla mnie, ja uważam libertarian za anarchistów też i oni się oczywiście strasznie wkurwiają, jak im to powiem, ale oni są anarchistami. Anarchokapitalizm, no to jest taki... Tak, no, no. Dokładnie, więc te słynne paróweczki Korwina i te takie, że można sobie... Ale potem na przykład jak się ich spytać o patenty, no to nie, no to wszystko nie, tylko patenty, tak. No to są patentowani anarchiści, patentowi anarchiści. Nie, no wiesz, ja mam... Nie rozumieją, że z chwilą, kiedy rozpieprzysz państwo, to następnego dnia jakaś tam grupka ludzi z kijami bejsbolowymi zakładają państwo. Tak, będą na ciebie wiesz. Natura nie wnosi próżni. Nie, bo to jest dopiero, wiesz,
utopia anarchistyczna, że wiesz, że ale to wszyscy są... i te klasyczne anarchisty to ta, też... To... Nie, bo właśnie ja też jako nastolatek słuchałem punk rocka i tam, wiesz, anarchią się interesowałem i tego Kropotkina też nawet przeczytałem w liceum sobie, wiesz, nie? Że to... Nie, bo to wygląda mniej więcej tak, że wiesz, że wszyscy ludzie są dobrzy, i w związku z tym my będziemy się, skrzykniemy się tutaj do jakiejś fabryki, tutaj do jakiegoś klubu literackiego, nikt nikomu nie będzie nic narzucał, wiesz, wszyscy, nikt nie będzie nikomu zła czynił. Zabawne, chyba zapomnieli o Zbyszku Ziobrze na przykład, taki zły, klasyczny zły człowiek. Wina Kibola, wiesz. No to są ci. Tak. No, uchwyciliśmy całkiem sporo tych miejsc, gdzie się zdarzają te dwie ideologie. Czy uważasz, że jeszcze jest jakieś przeplatanie się ich, które warto jeszcze podnieść? Chyba nie. Najbardziej mi się tak podoba to ujęcie, że wiesz, że z racji tego, że jakby ten socjalizm wyrasta z liberalizmu, że w związku z tym nie da się tej granicy, wiesz, postawić, nie? Gdzie się kończy liberalizm. Ale to jest bardzo odważne założenie, że socjalizm wyrasta z liberalizmu, bo mi się wydaje, że to nie do końca tak, wiesz, bo byli ci różni... Byli ci, jak była monarchia absolutna we Francji, właśnie to chyba jest mniej widoczne przez to, że się za mało patrzy na Francję. Ja dużo patrzę na Francję. Ale masz na przykład Merciera, Mably i Rousseau, to oni od początku są wobec oświecenia strasznie krytyczni, bo oświecenie zasadniczo, jakbyś postawił szafę z napisem oświecenie i szafę z napisem liberalizm, to się będą prawie, to sobie będzie prawie taka sama szafa. Tak, że tak. Troszkę tam oświeconych konserwatystów będzie i troszkę lewicowców, protolewicowców, ale już jednak mimo wszystko pojawiały się takie teorie, no na przykład to, że Rousseau uznał, że, bo wiesz, liberał, taki typowo oświeceniowiec, on jak mówił, że człowiek jest z natury dobry, to on mówił, że człowiek ma dostatecznie rozumu, żeby się sam rządzić. A jak Rousseau mówił, że człowiek jest z natury dobry, to ho, niech se hasa po łąkach i w ogóle zero przymusu. Awatar. Zupełnie coś innego. To jest, awatar. To jest inny dobry. To jest inaczej dobry. Awatar, tak? Bo mi się to najbardziej skojarzyło. Tę wizję dzikiego u Rousseau. Tak. Ale to jest... ale wiesz co? Ja coś ci powiem. Bo liberał nie uważa, że człowiek to cud świata, tylko że jest wystarczająco mądry, żeby mu jakiś klecha nie mówił, co on musi mu ciągnąć. Tylko wiesz co, ja czy mogę ci teraz przerwać? Bo mi się wydaje, że tutaj ty się ze mną nie zgadzasz, bo ty na to patrzysz jakby historycznie, a ja bardziej pod względem rozwoju myśli, nie? Wiesz, jakby rozwijanie pewnych wątków myślowych, nie? A ty pewnie chcesz na to patrzeć, że tak, był X, mówił to i to, pod nim był Y, potem był następny, wiesz, jakby, że jak ja powiedziałem, że wyrasta z... że socjalizm wyrasta z liberalizmu, że był liberał, potem socjalista i socjalista, jakby, że to były konkretne postacie, które coś tam... Mi bardziej chodzi o jednak podejmowanie, wiesz, tych wątków myślowych, nie? No to na pewno jest tak, że to po jakich my jesteśmy studiach wpływa na sposób myślenia, to na pewno też. No, historycy są przyzwyczajeni do tego, że jakieś tam partie czy ugrupowania próbują sobie usypać taki skarbiec, że to są nasi, a tamci to są już tamci. Więc to może być to. A wy patrzycie bardziej na zasadzie myśl o oderwaniu od troszkę od tych takich bardzo konkretnych zastosowań. Dlatego ja zawsze lubiłem filozofię, ale zawsze mi brakowało w niej na przykład takiego rozróżnienia między na przykład czymś takim, że filozofia poznania u Kanta jest bardzo interesująca. Nie jest. Natomiast polityczna filozofia Kanta jest cholernie interesująca. Wiesz, znaczy, o co chodzi? Tutaj ogólnie, że tak powiem. No poznajemy, to poznajemy. Po co tyle? Nie, Kant jest, nie? Znaczy, Kant jest akurat moim ulubieńcem. No. Kant jest moim ulubieńcem, wstąpasz po cienkim lodzie.
Nie, ale to nie znaczy, że wiesz, chodzi o to, że w porównaniu z. Ale coś ci było a propos Kanta, bo że może to cię jakoś tam trochę do niego przekona, że zobacz, trochę jeden z sposobów, w jaki interpretować jego tam teorię tego krytykę czystego rozumu jest taki, że on założył, że fizyka newtonowska jest prawdą, co nie? Mhm. I teraz zastanówmy się, on mówi, jakie są warunki możliwości, czyli jakie musimy przyjąć założenia dotyczące rzeczywistości, żeby ta fizyka newtonowska była prawdą, co nie? Bo Hume na przykład wcześniej, on totalnie rozpieprzył naukę, bo za pomocą naukowej metody stwierdził, że nauka jest bez sensu. De facto, bo w Hume zanegował związek przyczynowo-skutkowy. On mówi, że wszystko jest korelacją, tak? No, a nauka się, a nauka zasadza się na ustalaniu przyczyn. No, ale też musi. Ale Hume też na przykład zakreślił. Ja na Hume się bardziej znam niż na Kancie, bo on lepiej pisał i mi się lepiej czyta. Kant jest potworny, tak. I Hume powiedział, że człowiek na przykład myśli, że może stworzyć coś z niczego. No to Hume mówi, zobaczymy. No i on mówi, że są jakieś tam różne odcienie żółtego, tak? Żółty kolor. Mhm. I jest jakiś, tutaj się one tam w którymś momencie kończą, a tamte następne są już takie ciemnożółte na przykład. No, to człowiek sobie w swoim umyśle natychmiast uzupełnia tą lukę i widzi tą kontynuację, tak. Czyli człowiek jest kreatywny, ale tylko w pewnym stopniu. Więc takie rzeczy to miał fajnie Hume obcykane, jeżeli chodzi o nasze zdolności kreatywności. I tak, on był sceptyczny co do... W związku z... Tak, bo on uważał, że w ogóle na przykład... Ale z drugiej strony na przykład jest śmieszna sprawa, bo on na przykład wyjaśniał przyczynowo-skutkowo jednak na przykład religię, bo powiedział, że... większość oświeceniowców uważała, że religia wyrasta z ignorancji, że ludzie odpiecimy, więc religia zniknie. Albo tam będzie takim hobby bardziej, taką filozofią albo czymś takim. A Hume powiedział nie, bo religia wyrasta ze strachu. I on mówił, że jeszcze w dodatku religia nie załatwia problemu, dlatego że religia generuje nowe strachy społeczne, które tak, bo są to różnice, a także rygoryzm religii też powoduje napięcia społeczne, które skutkują, że są większe strachy i większa potrzeba religii, czyli takie błędne koło. No ale to jakby nie było, jest związek przyczynowo-skutkowy, więc jako historyk i myśliciel religijny nie odżegnywał się od tego. Nie był spójny. Nie był spójny, ale to bardzo dobrze, bo niespójni filozofowie najczęściej mówią prawdę, natomiast ci spójni to zazwyczaj poświęcają prawdę na rzecz, żeby im wszystko pykło. Tak. Że za cenę koherencyjności tracą poprzez to, że są odklejkami. O. Im coś jest bardziej, stara się być koherentne logicznie, tym bardziej się jakby oddala od rzeczywistości, nie? Bo ta nasza rzeczywistość jest trochę chaotyczna i jeszcze właśnie kiedyś filozofowie wierzyli, że ją się da pojąć za pomocą logosu. Ale to jest też troszeczkę, wiesz, bo to jest wieczna historia i filozofia troszeczkę są jakby ugrzęźnięte trochę w tym jajko czy kura, w tym sensie, że na przykład masz Kartezjusza na przykład. Kartezjusz powiedział, że ciało i wiadomo dusza są oddzielne. Tak, tak. W jakimś sensie rozwijają się oddzielnie trochę. W związku z czym seks nie jest niemoralny, no bo nie możesz zadać takiego przyjemności ciału. I to rzeczywiście jest, libertynizm wychodzi z kartezjanizmu, bo dawniej uważano, że
jak tam się pieści to ciało, no to za dużo to psuje duszę. A na przykład jak się to ciało kłuje szpikulcami, to diabeł się boi i boli to diabła, który jest w duszy, bo jest przełącznik między bezpośrednio stymulacja. Więc tak, libertynizm wchodzi i tortury znikają. Ale uwaga, bo zobacz, z drugiej strony można się zastanowić, czy ten cały racjonalizm nie wziął się z tego, że arcychrześcijański, ten katolicki król hiszpański dostał w dupę od Holendrów. I wtedy ludzie zaczęli dumać, kurde, ci Holendrzy to są, to jacy oni tam są? No to oni są tam tolerancyjni mniej więcej. Aha, czyli tolerancja to siła, tak? A no tak. To co oni tam mówią zamiast tego, co mówi Hiszpania? Wiesz, nie wiadomo, co jest tym. Dlatego ja jestem taki trochę do filozofii sceptyczny co do tego, że ona jest czasami zbyt w oderwaniu od. No ale to już jest jakby na odmienną. Musimy zrobić filozofia Sylwester Uba versus historia Piotra Pirała. Ja nawet na serio bym proponował, to byłoby fajne. Ty myślisz? Nie, tylko że widzisz, jakby ja tutaj bardziej mi się podoba komplementarność, nie? Bo kiedyś też oczywiście miałem ten taki okres, że darłem łacha właśnie z tych właśnie historyków i różnych przedstawicieli nauk społecznych, bo chodzi o to, że wiesz, jak masz nauki szczegółowe, tam przyrodnicze, to ich stopień pewności jest wysoki, nie? Też jest. A te wszystkie humanistyczne nauki, to przez to, że są nieostre pojęcia, że to jest trochę takie freestyle'owanie, nie? W pewnym sensie, nie? Więc kiedyś myślałem, i taki brak, wiesz, bo widzisz, na przykład jak ty teraz mówisz o liberałach i socjalistach, i to jakby ty zakładasz jakby, że wiadomo, co to znaczy liberalizm, co to znaczy socjalizm, co to znaczy konserwatyzm, nie? A tutaj filozofia by najpierw była, dobra, ale jak zdefiniować te, najpierw jak to zdefiniować, nie? Jakie obiektywne kryteria użyć, żeby danego konkretnego ziutka z partii oczywiście będzie tak, że to ty popełniasz błąd, bo ale nie dlatego, że przekornie tak chcę ci teraz doszanić, tylko dla mnie nie ma problemu. Dla mnie konserwatysta to jest człowiek, który łazi po świecie i gada rodzina, tradycja, my tu, imigranci, niekoniecznie. To jest konserwatysta. Tu nie trzeba żadnego, że ja tu znam Berka, wszystkie tomy i się zastanawiam, czy ewolucyjny, czy tradycjonalistyczny. Wiesz, o co chodzi. Ale masz. Liberał to jest człowiek taki, co uważa, żyj i pozwól żyć innym. To jest liberał. Socjalista to jest taki, że oj, biedni ludzie tam nie mają jak zdobyć pieniędzy, no i trzeba coś zrobić, żeby chociaż trochę im dać i coś tam. To jest to, nie? I to łatwo w sumie dostrzec, co jest drive'em tej osoby. Tak, tylko że widzisz, w tym momencie to by się zaczęła kolejna dyskusja, wiesz, bo ty te pojęcia konstruujesz intuicyjnie, a w zależności od prądu filozoficznego byłby nacisk na to, aha, nie, musi być w tym metoda, nie? Czyli wiesz, tak jak w nauce, jak tam tworzysz pojęcia, nie? I tak dalej. No. Ja się podpieram obserwacją, nie intuicją, obserwacją raczej. I co ludzie ględzą? I oni ględzą to i potem robią tamto, albo to samo, co powiedzieli. Wiesz, ale widzisz to, co powiedziałeś, na bazie, wiesz... Komparatystyka, no to są metody, nie? Na bazie obserwacji intuicyjnie tworzysz pojęcia, nie? Intuicyjnie też, ale no... Znaczy właściwie ja nie tworzę żadnych pojęć, ja korzystam z pojęć, które są dane, i raczej weź na to spójrz w ten sposób. Ile tylko to jest takie, to, wiesz, bo to z mojego punktu widzenia filozofia to jest takie troszkę rozkminianie, tak żeby się już nic nie dało powiedzieć, a w sumie jak to się mówią Anglicy, na koniec dnia, tak, no jest tak, że człowiek, który gada o rodzinie, to najczęściej jest konserwatysta i no i to też jest fakt, a nie tylko intuicja. Nie? Tylko no tak, ale widzisz, żeby tutaj już tak trochę kulturowo, to wiesz,
Na przykład meksykański konserwatysta to jest miły ziomek, z którym masz ochotę pójść na imprezę, a No polski tak. konserwatysta wielomski. Wiesz, więc Ja jednak w jest ogóle, jakaś różnica, nie? w ogóle nie uważam, że Wielomski jest specjalnie konserwatystą. A To jest raczej nie, tam to swoją logika. drogą. Tak, to Tak. oczywiście, że to jest jakaś. Ale, ale widzisz, ale to jest coś takiego, mimo wszystko, że w jakiś tam sposób socjotechniczny, kulturowy, nie wiadomo jaki, w takiej potocznej świadomości, to właśnie Wielomski to jest konserwatyzm, nie? Nie? No, no tak, ale to właśnie o to chodzi, że ludzie patrzą na etykiety zamiast na to, co ten człowiek mówi i Oczywiście. robi. Tak, Więc ośmielam się twierdzić, że moje podejście jest lepsze, chociaż nie gwarantuje sukcesu. Nie, ale nie, ja nie mówię, które jest lepsze, które jest gorsze, nie? Tylko tak. No, ale ja mówię, A, że ty mówisz. Etykietkowe jest najgorsze. Ja uważam, że etykietkowe jest najgorsze. Ja uważam, na przykład niektórzy filozofowie są źle zaetykietkowani. No i tak, no w ogóle. Tylko to na szczęście nie są ci, na których mi najbardziej zależy, więc. ale na przykład z Kartezjusza wybrałeś chyba najmniej ciekawy wątek, bo na przykład Kartezjusz no, jest czy jak zajebisty. znieść tortury i seks i się staje się dobry, to jest najmniej ciekawe. No sorcie, ale to jest najciekawsze. A dlatego filozofia nauki, ja pierdolę. Filozofia badań naukowych to dużo jest lepsza ta tego, jak on się tam nazywa, Galileusza metoda, teza, falsyfikacja, wnioski tam i tak dalej. To jest metoda naukowa, nie ta metoda w Kartezjusza tak naprawdę, tylko Galileusza metoda. Ale jest. Wiesz, ja ci też powiem, że czy nie wiem, o czym mówisz, czy o jakim. Chodzi mi o to, że Kartezjusza, ja najbardziej wiesz, lubię te medytacje o filozofii pierwszej, to są króciutkie takie utworki. A na przykład, dobra, ale dobra, ja ale to, wrażenie, co, ale to, co ja lubię. Historia kontra filozofię. A, tak. Nie, nie. Ja nie lubię kontra. Właśnie ja no. lubię bardziej tą komplementarność. Ale kontra to nie znaczy, że się bijemy, tylko kontra oznacza, że przeciwstawiamy coś czemuś i to ja nie wiem, czemu jesteś taki mało konfrontacyjny, bo konfrontacje intelektualne są zupełnie normalną rzeczą. Nie, tylko chodzi mi, konfrontacja intelektualna jest zajebista, ale mi chodzi o to, że jakby historia i filozofia są czymś zupełnie innym i w sumie jakby tu je porównywać, nie? No wiesz, to są po prostu inne ujęcia, ale czasami fajnie... Właśnie zastanowić się właśnie, czy nie myślimy inaczej o rzeczywistości, może jesteśmy obaj ślepi, nie? Z racji nauk swoich. To jest tak, no wiesz, to już tutaj kolejny temat rzeka, nie? Bo albo ślepi, ten nurt hermeneutyczny mówi, że wiesz, z każdej perspektywy to bycie nam się z innej, ujawnia nam się inny swój, wiesz, tam no, aspekt, no. nie? No. I wiesz, i w związku z tym nie ma jednej uprzywilejowanej wizji czy perspektywy, tylko wiesz, żeby ten spór, który nam się tutaj jakby, czy tam różnica zdań się nam nawarstwiła na ten problem liberalizmu i socjalizmu, to jest taki sposób, teoria, że ponieważ my mówimy, dobra, tutaj macie konstytucję, równe prawa i wracajcie do domu, nie? A wy jeszcze próbujecie dłubać tam, nie, bo jeszcze sprawiedliwość społeczna, jeszcze nie, to. Ale poczekaj. Tak. To właśnie powstaje wrażenie, że wy jesteście bardziej filozofami, a my nie, my jesteśmy tacy do bólu praktyczni. I potem my jesteśmy tymi bezdusznymi, bo jesteśmy bardziej praktyczni, a wy jesteście tymi, co odlatują, bo jesteście za mało praktyczni. Więc kwestia, nie wiem, historia, prawodawstwo, powiedzmy gdzieś tam, to bardziej my, a filozofia i moralnościowanie to bardziej wy. I my na przykład uważamy też właśnie też to, że my uważamy, że człowiek jest dobry, ale nie aż tak dobry, jak wy uważacie, to bo konserwatyści uważają, że człowiek jest zły i Bóg i król mają go pilnować. My uważamy, że człowiek jest dobry, ale nie aż tak dobry, jak wy uważacie. I my uważamy, że to się tak nie do końca da tak człowieka uszczęśliwić jakimiś
nowymi ustawieniami sprawiedliwych stosunków społecznych. Ja też tak uważam, także widzisz, to, i tak samo, także tutaj i tak samo uważam, że nie jestem już takim optymistą co do dobroci ludzkiej, co też tutaj niestety jest jednak ten element takiego jakiegoś nikczemności, nawet nie spowodowanej jakimiś, wiesz, przyczynami ekonomicznymi czy coś, nie? A ja z kolei też nie jestem takim czystym liberałem, bo mi się wydaje, że czasem warto spróbować jakichś takich, na przykład jak długo myślałem o tej akcji afirmacyjnej u Amerykanów na przykład, nie? No bo z punktu widzenia liberalnego ona jest niesprawiedliwa. Jeden student, jeden głos i no i tyle, tak? I jego, dlaczego ktoś ma dostawać punkty ujemne, a ktoś dodatnie, bo ma jakiś pigment, tak? Na gębie inny, tak? Ale z drugiej strony sobie człowiek myśli potem tak. No dobra, no ale są te getta takie tych czarnych i tak się możemy umówić, że przez 30 lat tak będzie tak, a potem tak, nie? Ale potem przyjdzie konserwatysta i powiedział, a związek pokoleń, a co będzie, jak dlaczego decydujecie na te 30 lat i będzie inny ustrój de facto na uczelniach i w prawodawstwie, no i robi się po prostu skomplikowanie, ale nie jestem zupełnie na anty, żeby czasem zrobić na zasadzie, a zróbmy nawet te jakieś tam reparations dla czarnych i nie dodajmy jeszcze do tego, a czy rzeczywiście ktoś nie był na przykład potomkiem czarnego handlarza niewolnikami, bo byli też czarni handlujący innymi czarnymi, a czy ktoś nie był przypadkiem białym niewolnikiem za przestępstwo pracującym niewolniczo, bo tacy też byli. To dobra, uznajmy, że w cholerę to, niech pigmentowcy biali płacą niewielki podateczek, który się będzie nazywał reparacja, po 10 latach zamykamy sprawę i move on, kurwa, move on. Wiesz o co chodzi, żeby przestać o tym ględzić w nieskończoność. Przez ten czas czarni się mają wyedukować i przestać myśleć o sobie jako kompleksy niższości i tak dalej, nie? Wiesz, jakby taki deal zawrzeć, nie? Że 10 lat jest tam coś, ja nie jestem przeciw, więc nie jestem takim zupełnie jednostka. Zawsze. Znaczy ja jestem za rozwiązaniem. Fajne, żeby wreszcie dla jednostek było lepiej, żeby to już... Ale widzisz, fajnie ten wątek czarny, że się poruszył, bo na przykład widzisz, taki jak miał dwie kadencje ten Ignacio Lula da Silva, to za jego rządów ta społeczność czarnych studentów na uniwersytetach zwiększyła się 3 czy 4-krotnie na przykład, nie? I wiesz, a ktoś, żeby im ułatwić, czy tylko no po założył prostu... Nie znam szczegółów, ale na przykład to on tam jak mówił w jednym wywiadzie, że zdaje się, że założył 10 nowych uniwersytetów, stworzył 120 tych takich filii uniwersyteckich w jakichś tam mniejszych miastach, żeby tam ułatwić to. No i widzisz, i efekty są. Więc ja bardziej w tym kierunku bym szedł, żeby wiesz, o właśnie, bo widzisz, bo to jest tak, mówimy na przykład o tym, czy wprowadzi studia płatne, czy bezpłatne. No to jest inna sytuacja. Na przykład w Brazylii, gdzie masz takie klasowe, hierarchiczne społeczeństwo, a inaczej w Belgii, nie? Gdzie w Belgii studia są płatne, ale wiesz, wszyscy nawet taki Auchan, co pracuje, zarobi, może sobie na to pozwolić. No, i widzisz, czyli o to mi bardziej chodzi, czyli też, żeby dostosowywać te ustawodawstwa, czyli rozwiązania do konkretnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, w sensie, że to, co w Belgii działa na przykład, bo społeczeństwo jest w miarę tam równe, powiedzmy, albo nierówności są małe, a w Brazylii tutaj trzeba większej na przykład większy interwencjonizm państwowy, żeby w jakiś sposób sprawić, żeby ci studenci czarni mogli studiować i w domyśle, żeby dla mieszkańców faweli dostępnymi karierami nie było albo bycie piłkarzem, albo bycie bandziorem, tylko więcej. Genialne. No nie, no trochę w ten sposób, nie?
To ja tak myślę, nie? I właśnie i cały czas zmierzam do tego, żeby pokazać, że właśnie, że demokracja lepiej działa właśnie w krajach skandynawskich niż na przykład w Stanach Zjednoczonych, nie? Że ten jakość demokracji uważam za lepszą. No tak, ale zasadniczo na końcu będzie zawsze ten element dobrej woli, nie? A potem ktoś tam wyskoczy, że nie chce za coś płacić albo nie chce reparacji. Ale widzisz, ale to wszystko jest, tak, ale widzisz, to wszystko jest takie krótkowzroczne, no bo zobacz, przecież jeżeli damy im szansę, tym ludziom, żeby no w sensie, żeby tym biednym ludziom, żeby właśnie dać im jakieś większe szanse, to będzie mniej będzie przestępczości, mniej się będzie wydawało na policję, mniej będzie się wydawało na więzienia, wiesz. Nie trzeba będzie sobie stawiać 5-metrowych murów z drutami kolczastymi, żeby się odgradzać przed biedotą, nie? Więc per saldo to się opłaca, kurczę, nie? No pewnie tak, więc ja akurat jestem keynesistą, więc... Ale widzisz, z tym keynesizmem też jest trochę skomplikowane, bo też teraz chyba się bardziej mówi o neo-keynesizmie, nie? Czyli Stiglitz i Krugman, nie? Których bardzo lubię też słuchać, bo rozwiązania Keynesa dzisiaj chyba by nie zadziałały, jeżeli są raje podatkowe. Nie, no to kontynuatorem wprost Keynesa był Galbraith, a Galbraith powiedział, ten Kanadyjczyk, on powiedział, że można się zastanawiać na przykład, czy bogaci, którzy jadą nie tylko swoim samochodzikiem, jakkolwiek luksusowym, ale tylko jednym, gdzieś tam między willą a miejscem pracy, ale jeszcze wysyłają 500 tirów, żeby sprowadzić jakieś komponenty do swoich tych, no niech płacą za drogi więcej, bo więcej je użytkują po prostu, nie? I wysyłają pracowników, żeby więcej blum-blum po tych drogach i drogi są bardziej wykolejone przez bogacza, więc dlatego wyższy podatek i on to mówił w czasach największego triumfu tak zwanego neoliberalizmu, czy tak naprawdę anarchokapitalizmu bardziej. No ale widzisz, że teraz jest problem, że nie jest problem w podatkach, tylko żeby ściągnąć te podatki, czyli żeby zlikwidować raje podatkowe, nie? No ale raje podatkowe chyba zawsze niestety będą, bo sam fakt, że by się wydawało, że na przykład na forum ONZ-u wystarczy to klepnąć i tyle, nie? A tu nie, no bo poza tym one nawet jak nie będą legalnie istnieć, to będą istnieć nielegalnie, no to jest ten problem. No tak, to w jakimś państwie będą po prostu takie duże dziury egzekwowania tego, że i tak tam będzie można zarejestrować firmę niczego nie płacąc. Nałoży się sankcje ekonomiczne na takie państwo, od razu się zrobi porządek. No tak, ale to wtedy sankcje ekonomiczne zadziałają na przykład na 10 lat, on się je zdejmie. Potem wróci problem, albo... Widzisz, to jest temat, może ja kiedyś byś zaprosił Janka Zygmuntowskiego, bo myślę, że on by się... Ja wiem, no ale mówię, że ten temat on by lepiej omówił. Jak sprawić, żeby wiesz, korporacje płaciły podatki no sprawiedliwie, powiedzmy, żeby... Nie? No nie, no ja tam te kwestie, jakie poruszył Galbraith, mnie przekonują, także ja myślę, że bardziej reprezentuję liberalizm niż jacyś ludzie, którzy uważają, że war not my pieniądze i koniec, nie, na przykład. Ja na przykład teraz zostałem przedsiębiorcą w sumie, a nie zmieniłem jakoś radykalnie punktu widzenia, że wiesz, że war nad moich pieniędzy, pijawki urzędnicze, wiesz o co chodzi. Czyli, no, włączyło mi się jeszcze, może mi się jeszcze włączy, cholera wie. Podważyłeś właśnie... Właśnie sfalsyfikowałeś tą tezę marksizmu, że, no właśnie, że być może zmiana klasy zmienia mentalność. Nie. Dobra. No to ktoś mówi, że może za mało podatków płacę, że jakbym więcej to bym przeskoczył kilka jeszcze oczek, to tam może. No więc widzimy, że ten komponent kulturowy jest niedoceniany. Nie? Jest, ja się zgodzę z tym, że trudno jest rozpoznać liberalną od socjalistycznej partię polityczną czasami,
ale wydaje mi się, że stosunkowo łatwo jest rozpoznać jednostkę liberalną od jednostki socjalistycznej. Tak. Czyli tobie chodzi o taką... człowiek łazi i gada po prostu. Postawę życiową, tak? Postawę życiową i świadomość. No a partia jest zawsze konglomeratem, więc... Wiesz, tylko że ty, widzisz, bo o czym ja mówię, na czym polega problem definicyjny, bo to nie jest też takie pojęcie liberalizmu i socjalizmu i tak dalej, no to są pojęcia, które istnieją w tej wielkiej grze politycznej, gdzie wiesz, są walka o wpływy, walka o pieniądze, więc to nie jest taka sama debata jak... Teraz to akurat wszyscy pierdzielą, chociaż się trochę ta moda na szczęście skończyła, że te podziały nie mają sensu, a moim zdaniem no jakieś słowa musimy mieć, ale chodzi mi o to teraz tak, że teraz PiS będzie robić coś takiego, żeby zohydzić liberała i w związku z tym on będzie tworzył jakąś definicję liberała, która będzie później lansowana przez TV PiS, nie? I potem walka jest o to, żeby powiedzieć tak, że jak powiem, napierała to liberał, czy to jest git, czy to jest, wiesz, sługa szatana i Moskwy i w ogóle tam wysłany przez francuski łącznik. Francuski łącznik albo niemiecki. Rozumiesz, nie, o to mi chodzi, że to są tutaj, że i teraz tak, no z kolei socjalizm w Polsce ma bardzo taką złą konotację, nie? Więc te partie lewicowe... Jak Hiszpanii konserwatyzm, bo Franco tam zohydził. No właśnie, no. Bo to są takie też analogiczne sytuacje, nie, że prawicowa dyktatura to opozycja jest lewicowa, a tutaj była lewicowa dyktatura, no to opozycja jest prawicowa. Nie? Tak, no to jest jeszcze taka kwestia, że... wydaje mi się, że powinno się jednak... Na sam fakt zohydzania jakiś haseł powinno się to kompletnie... Wiesz, no, ale wiesz o co chodzi. Jeżeli w latach 90. na fali był neoliberalizm, taczeryzm, reganizm, jak to tam nazwać, ale to znaczy to, co taczeryzm, reganizm, który uzyskał nazwę potoczną neoliberalizm, zwany neo, tak. No, tak, taką potoczną zyskał nazwę, no to w tym momencie każdy, jeżeli to było na fali, było modne, sexy, nośne i tak dalej, no to każdy chce się pod to podczepić, nie? Nie? I stąd też powstają te zamieszania właśnie. Kto jest kim? No może. Znaczy wiesz, ja nigdy nie sądziłem, że można i że trzeba na 100% to stwierdzić, nie? Tylko na zasadzie takiej, żeby był punkt wyjścia do analizy dalszej, nie? Na tej zasadzie, bo może faktycznie to wyglądało tak, jakbym chciał to tak rozstrzygnąć na 1-1. Nie, to tak się nie da, to ja wiem o tym, nie? To tam... Ja wiem, że ty... Ale jak się... I wiedziałem, że ty wiesz. No to no, ale jest jeszcze... Tak. No jest jeszcze ta kwestia, że... To jest troszeczkę tak jak ze stereotypami. Stereotypy w sumie... Słuchaj, jedziesz na przykład do Hiszpanii, tak? I że oni tam wyjdą wieczorem późno, tak, i sobie będą pić wino, bo jest ciepło. No i w związku z tym tam, jak jest siesta, no tam się ciężko pracuje, jak jest najcieplej. No i w związku z tym będzie trochę tak, nie? No będzie trochę tak, tak. To nie znaczy, że każdy Jose będzie tak zachowywał, ale... To i tak jest potrzebne, mieć jakieś wyobrażenie. Na przykład jak jedzie ktoś o Portugalii i na przykład, ja akurat się wybieram za jakiś czas, więc załóżmy, że nie wiem o Portugalii nic. To potrzebny mi jest stereotyp w ogóle jakiś iberyjski, że Hiszpanie to tacy, są tacy, to pewne to Portugalce to jest coś podobnego. To jest tak samo. Nam są potrzebne te słowa. Tak, ale one są dużo bardziej potrzebne niż się wydaje, bo to są takie drogowskazy. To nie znaczy, że one są tak dokładnie jak drogowskazy na ulicach. Nie, nie, ale właśnie widzisz, to co powiedziałeś, to się całkowicie z tym zgadzam. Tylko, że widzisz, chodzi o to, że... Bo to nie jest tak, że możemy mieć od razu jakąś tam prawdę. Dobra, jeżeli poruszyłeś ten temat z tymi stereotypami Portugalczykami, to
to jest naturalne to, że wyrabiasz sobie jakąś tam koncepcję i tak dalej, ale problem tylko pojawia się w tym momencie wtedy, kiedy ty na podstawie dwóch, trzech, dajmy na to takich artykułów, wyrobisz sobie tego typu opinię i to jest na amen, nie? I wszystko co inne wpłynie, to ty jesteś na to zamknięty. Prawdziwa postawa polega na tym, że wiesz, przyjmujesz jakieś wyobrażenie, ale też jesteś otwarty na to, że no tak, ono może być tam niedoskonałe, że jesteś otwarty, żeby to jakoś zmienić, albo na to jakoś tam głębiej poszperać i tak dalej, więc wiesz, to jest naturalne, jest posiadanie, wiesz, jakichś takich wyobrażeń, tylko problem polega się na tym, że człowiek się zamyka całkowicie, nie? Na to, że aha, może jednak trochę być inaczej, a tutaj jakiś jest detal, nie? No, oczywiście, nie no. To... Postawa otwarta generalnie musi być. Nie? Ponieważ liberałowie zasadniczo nigdzie nie dominują raczej, oni są raczej takim gdzieś pośrodku zawsze sceny politycznej, no bo w ogóle indywidualistyczne podejście do życia jest mniej powszechne niż grupowe, no to my raczej tak patrzymy, dokąd jeszcze może być, a potem to już nie, coś takiego. Więc postawa jest raczej taka, że raczej rzadko się zdarza tak, żeby liberalne partie były na tyle silne i dominowały nad wszystkimi innymi. To się zdarza, ale to jest rzadkie, żeby one mogły się kłócić o jakieś dogmaty liberalne rzeczywiście. To się czasem tam zdarza, ale to nie jest zbyt typowe, więc liberalizm z samego faktu, że indywidualistyczne spojrzenie na rzeczywistość jest rzadkie, to my nawet tego problemu nie mamy za bardzo. To wy możecie mieć taki problem, albo konserwatyści. Mimo, że wy jesteście egalitarni, a konserwatyści są hierarchiczni, to i tak możecie mieć taki problem, bo jesteście grupowi, oni też. Jaki problem dokładnie, bo nie skumałem tego. No, jeżeli ktoś jest indywidualistyczny, to nie za bardzo ma jak być dogmatyczny, bo raz, że nie usypie takiej grupy indywidualistów, żeby stworzyć wielki ruch, który by mógł narzucić dogmat. My raczej jesteśmy kwiatkiem do kożucha, który ciągnie trochę w lewo, trochę w prawo, w zależności od potrzeby i próbujemy zrobić tak, żeby nie było barbarzyństwa, czyli w naszym pojęciu barbarzyństwa, czyli na przykład co chwilę gwałcenia prawa i co chwilę uznawania, że tego prawo nie obowiązuje, bo tego lubi premier na przykład, albo coś takiego, bo tego lubi Putin, nie? Na przykład ustrój rosyjski jest dla nas od razu, ten obecny, od razu czymś jakimś gównianym, dlatego że biznesmen jakiś tam sobie, dajmy na to, zwykły Siergiej zakłada firmę, której chce produkować buty, no i tam w którymś momencie produkuje ich na tyle dużo, że jest konflikt z jakimś tam panem oligarchowym, który bywa na Kremlu i bywa w tej willi Putina, która w sumie niby nie należy do Putina, ale w sumie to tak, ale tak naprawdę należy, to on tam bywa na kawiorku i to jest problem już, że nasz zwykły Siergiej produkuje trochę za dużo na nerwy pana oligarchowa i przychodzą panowie ekspecnazowcy, którzy mu tam szybki wybijają i masz ograniczyć produkcję i tyle, nie? I to jest normalne, zupełnie normalne w Rosji, nie? Że prawo równi, równiejsi, to się wszędzie zdarza, ale w Rosji to jest podstawa. No Rosja system. To jest taki, niestety, no to oni zawsze mieli kiepski system, najgorszy z możliwych, że jak mieli lewicowy system rządu, to był najgorszy możliwy system. Jak prawicowy, to najgorszy możliwy prawicowy. Prawicowy, dlatego... No tak, bo oni lubią, po mordzie dawać, a no, pretekst to tam No, dlatego tak. A to, co mówisz z tym dogmatyzmem, to wiesz, to jakby... Ja też jestem wrogiem dogmatyzmu i w sumie tak... Ale lewicowcom się bardzo często dogmatyzm u nich stwierdza i bardzo rzadko dogmatyzm się stwierdza u liberałów tak naprawdę, bo co to są dogmaty liberalne? Nawet, wiesz, one się kłócą ze sobą nawzajem, nie? Wiesz, no właśnie to jest ten dogmatyzm. No ty widzisz, to jest to dlatego, dlaczego mówię, że
oglądałem od dzisiaj tej partii komunistycznej francuskiej. Na przykład jak ja rozmawiam z Ralindelem, to miałem czasami wrażenie, że on tak bardziej manifestuje swoje poglądy, a nie analizuje rzeczywistość, że manifestowanie swoich przekonań było ważniejsze. To nie tylko ja tak uważałem, wiele osób tak potem stwierdziło, że on bardziej patrzył, co on może ideologicznie przyjąć, a czego nie może ideologicznie przyjąć, niż to, czy faktycznie jest raczej tak, czy tak. A ja tam sobie w ogóle zapomniałem, że jestem liberałem, przynajmniej częściowo, i zobaczałem, co tam jest w tym świecie, nie cały. Który kolonializm był gorszy na przykład, albo co. Tylko, że widzisz, no to wszystko zależy od, że tak powiem, człowieka, no bo no idea, czasami widzisz, to jest ten nurt lewicowy, który chce być taki cnotliwy za każdym możliwym tym. No. Mikroagresji. Nie, aha, dobra, ale dobra, to co chciałem powiedzieć właśnie o, że widzisz, no oglądałem dzisiaj znowu ten program dokumentalny o tej francuskiej partii komunistycznej i na przykład to fajne były tam niektóre tam ich posunięcia, nie? Ale wiesz, z kolei jak ja no patrzę na ten taki dogmatyzm, to, że wiesz, tam wychwalali Stalina, że nie chcieli krytykować Związku Radzieckiego, mimo że wiedzieli, że jak tam jest, no to jest od razu coś takiego, co mnie mierzi, że tak powiem, no wiesz, nie? Więc to tutaj, no... Ale kwestia, czy z tym Ralinder, to co mi się na przykład spodobało, a nie pociągnęli się, to z tym kolonializmem, bo widzisz, tutaj jest tak, że jak się ocenia kolonializm, to ty masz podejście historyczne, czyli tam szukasz, dajmy na to, skupiasz się na tym, jakie były tam historyczne warunki do tego, żeby, dajmy na to, pojawiło się kolonializm, albo pojawił się rasizm, albo to, w ten sposób, to jest takie historyczne, wiesz, patrzenie na te warunki historyczne, a... Ja bardziej porównywałem je i patrzyłem, który jest bardziej deptał po człowiekach. Tak, tak, ale widzisz, ale to jest coś takiego, że to jest taki mimo wszystko ciekawy był ten spór, bo w skrócie ja zauważyłem, że to można tak tutaj właśnie, i ty reprezentowałeś liberalną stronę, a on lewicową, bo to jest tak, temat kolonializmu jest taki mniej więcej, że dla lewicowca fakt, że zachodnia Europa była kolonialna, to jest z powód do potępienia, to jest czerwona kartka i tak dalej, a dla takich liberałów moim zdaniem to jest takie, no było to, ale to nie było aż takie złe, że wiesz, i że to jakby było jakieś takie, że tak powiem, wypaczenie, że tak powiem, że ten Zachód był dobry, że tak powiem, miał dobre podejście, ale tutaj to było jakieś takie wypaczenie. Nie, ja tak nie patrzę. Ja tak nie patrzę, też bym wolał, żeby go nie było. Natomiast, ja wiem, mnie martwi, że lewicowcy potrafią przemilczeć, co się w Rosji działo, a mówić mnóstwo o kolonializmie, nie? Tylko dlatego, że bolszewików już nie ma, a industrialiści myślący po liberalnemu są. No i oprócz industrialistów myślących po syndykalistycznemu czy po konserwatywnemu, ale to już ich nikt nie interesuje. W ogóle narodził się taki w ogóle zbitka, jakby biznes był z natury liberalny. To jest kompletna bzdura. Biznes zawsze jakiś istniał i co to w ogóle jest za pomysł, że liberałowie to biznes, a biznes to liberałowie. No wiadomo, że wiadomo, że nie można tego kupca pobić i okraść, bo liberalizm, ale to w zasadzie tyle, że on może się rozwijać, nie? Ale poza tym to, no, ale widzisz, to bo tutaj... ludzie handlu mieli wszystkie możliwe poglądy. No bo widzisz, to sklejenie liberalizmu z biznesem, no to znowu jest jakaś robota taka, że tak powiem, polityczna, sporu medialnego, no bo zobacz, pamiętasz jak był ten lata 90. i 2000, ten taki triumfalny neoliberalizm, no to wtedy ikoną, wiesz, czymś celebrytą godnym do naśladowania był Bill Gates, nie? To jest taki, wiesz... I zgadzasz się, czy nie? Dla mnie nawet Elon Musk. Dla ciebie nie,
Dla ciebie nie, ale chodzi o to, że jest taki przekaz medialny lansowany, że tutaj przedsiębiorca, tutaj milioner, miliarder, geniusz. Jego geniusz się objawia przez to, że swój umysł potrafi zmonetyzować, że to co twory jego umysłu. No ale też był Diego Maradona, nie? Komunista z faweli. Tak, kumpel Fidela Castro, wie serdeczny. Tak, no, tak. Kumpel Castro. Tak, ale Diego Maradona, widzisz, był idolem biedoty latynoamerykańskiej i dalej jest, więc trochę inny kontekst kulturowy, nie? No właśnie, i na tym to polega, i widzisz, i w tym momencie jest tak, że powstała taka zbitka, że libera to jest biznesmen i w tym momencie strona liberalna się pozycjonuje, to jest super, to jest ekstra, a jakaś tam strona taka ta lewicowa będzie mówić, no ten biznesmen, liberał to samo zło chodzące i wiesz tam, siewca chaosu. Nie? No tak. Tylko tak. Mnie niepokoi tylko i wyłącznie to, że lewica potrafi o tym kolonializmie mówić w oderwaniu od tego, że to te zachodnie państwa to były też te państwa właśnie liberalne lub mniej więcej liberalne, bo to też jest tak trochę z grubsza. Tak. Czy Anglia... Anglia, no, jak znosiła liberalizm, też nie była do końca liberalnym krajem, ale dobra. Czy Francja w Wiosny Ludów 1848 też znieśli liberalizm 12 lat po Anglikach. No ale to się zapomina o tym właśnie, że liberałowie też znieśli to niewolnictwo. Nie, no problem jest mega. Problem natomiast, jest też... natomiast bolszewicy... Tak? Nawet nie przeprosili za mordowanie. Nie? Bolszewicy nie tylko mordowali do ostatniego momentu, kiedy tylko mogli mordować, aż się nie rozwalili na de facto różne mniejsze państwa i oligarchie, ale jeszcze w dodatku kłamią, że ten kolonializm to był gorszy niż ten, a sami nie przeprosili, więc o to tu chodzi, nie? Raczej, że to jest... A poza tym jest jeszcze taka kwestia, że jakbym miał... No oni robili agendę, to była ich agenda, no żeby tak skusić. Poza tym jest jeszcze to, że jakbym ja był Anglikiem na przykład, ja zresztą jako nawet już tam patrzę się Anglikiem, ja jako Polak jestem zadowolony z tego, że nie mieliśmy, ja nie jestem w ogóle dumny z tego, że nie mieliśmy kolonii, bo byliśmy trąba i dupa i żeśmy się dali sami skolonizować. Natomiast jestem dumny z tego, że nie mieliśmy bolszewizmu. To jestem dumny, dlatego że to jest, wiesz, kompletnie, to nie jest tylko chciwość, to jest jeszcze coś więcej. Popierdolenie, wiesz o co chodzi, nie? I jeszcze w dodatku takie, że nigdy nie przeprasza, nie? Że ci ostra lewica taka zbrodnicza, no nigdy nie przeprasza, nie? To nawet no już tak, ten Kościół pierwszy wygęga tam jakieś coś tam, że dusze nasze coś tam współczują z czymś tam. Ale lewica nigdy nie, ta radykalna. Więc ich wymądrzanie się na tematy kolonializmu jest po prostu, nie wspominawszy, że każda ideologia ma swoje takie odpały i nie wspominawszy o tym, że taki wiesz, gubernator kolonii to najczęściej był jednak konserwatysta, chociaż oczywiście liberał też mógł być i się zdarzało, no jest grubo niedoszacowane, wiesz, grubo niedookreślone. Tak, tylko że co chciałem powiedzieć, że tutaj znowu dużo wątków. Sorry, wiem, ja już jestem zmęczony, powoli kończyć. Chyba kończymy, bo ja już muszę do toalety. Wtedy tak mam. Ja też muszę do toalety chyba, iż możemy skończyć na teraz, nie? Dobra, wrócimy do tego przy tym temacie historyk, filozof, to nie byłby wcale zły pomysł, żeby tak sobie... No. Pomyślimy. Tak. Tak, ale ja też chciałem cię... Albo o kolonializmie, no też można oczywiście. Ja w końcu chciałem cię do siebie zaprosić, żeby pogadać o tym oświeceniu i o hiszpańskim. Ale teraz muszę się przygotować na spokojnie, teraz będę tam. Dobra, o hiszpańskim oświeceniu jak najbardziej. Żeby coś, no bo chciałem coś, żeby było niszowego, nie? I mnie ten temat zainteresował, wiesz, jak robiłem o tym materiał o tym liberalizmie meksykańskim, że tam ciągle o tym Rousseau się, wiesz, wypowiadali, nawiązywali, więc może wtedy też...
Ja sam o Rusom mało wiem, dlatego tak, tak, ale oni mieli fajnych, bo oni mieli Jove Janosa i oni mieli Demoratina i mieli też takiego oświeceniowca na początku XVIII wieku, który był duchownym w ogóle, Benito Feijó i Montenegro. To ciekawe to było. No. Zrobimy to. Dobra, zrobimy. No to ja wtedy też oczywiście zareklamuję u mnie i tak dalej. Fajnie. Będzie git. To jest to. Dzięki i widzimy się następnym razem z innym tematem. Tak. No pa, cześć. I zdrowie wszystkich liberałów, no i socjalistów też. Niech będzie, tak? Troszeczkę tak. Tak. Przynajmniej tych bardziej sensownych liberałów i bardziej sensownych socjalistów. No, trzymaj się, powodzonka. Pa, hej.